Dzień dobry Państwu. Jak zawsze zaczynamy z pewnym opóźnieniem, ale ze względu na mieszany charakter publiczności, tak powiem, kwadrans akademicki, pewien kompromis między kwadransem akademickim a punktualnością jest rzeczą naturalną. Proszę Państwa, ograniczę się do paru słów tylko, bo wypada, żebym coś powiedział, jak mam prowadzić dzisiejszą sesję. No, z ogromną radością witamy tą drugi raport Bandy Czterech, która zorganizowała się przy Fundacji Batorego, chociaż członkowie tej grupy reprezentują cztery różne instytucje. Cieszy nas, że Fundacja stała się takim naturalnym miejscem spotkania i wspólnej pracy. Jest to drugi raport. To, co łączy z pierwszym raportem, to może to, że jakby z boku, podchodzi do problemów polityki zagranicznej nie bezpośrednio. Przedtem o ideowych korzeniach, trochę o próba rekonstrukcji tego, co jest takim światem mentalnym, ideowym, można powiedzieć, partii dzisiaj rządzącej. A dzisiaj to jest tekst, który pokazuje korzenie społeczne tej polityki i pokazuje, o ile pierwszy często wywołał powiedzmy polemiki, niezadowolenia ze strony obozu rządzącego, to dzisiejszy raport, można powiedzieć, ma przekaz, który ma zupełnie inny charakter w istocie, który pokazuje głębokie korzenie społeczne, kulturowe, tego, co autorzy nazywają końcem konsensusów, prawda? Mówiąc prawdę, ja mam sam szereg pytań do tekstu, który mi się bardzo podobał, między innymi również ze względu na to, że jak bardzo rzadko jest w przypadku tekstów poświęconych polityce zagranicznej i sięgam głęboko, włącznie po pewne kulturowe korzenie, pokazując złożoność stosunku Polaków. To moje wątpliwości od razu sformułuję po to, żeby dwaj pierwsi zagajający mogli ewentualnie na to odpowiedzieć, czy dwaj pozostali współautorze. To znaczy, że po pierwsze jest to problem bardzo interesujący, bardziej ogólny. To znaczy, na ile polityka zagraniczna rzeczywiście dzisiaj jest zdeterminowana w znacznie większym stopniu przez opinię publiczną, przez społeczeństwo. Czy nie jest tak, jak na to wskazują różne tam po prostu wybory, że polityka zagraniczna odgrywa prawie zawsze drugorzędną czy trzeciorzędną rolę. Na ile ten wzrost, powiedzmy, wpływu wiąże się z tym, że skrócona została odległość między faktami a informacją. To znaczy, że kiedyś, prawda, społeczeństwo dowiadywało się nawet o wojnie z półrocznym, rocznym opóźnieniem, prawda, a o ofiarach to jeszcze dłużej. Teraz informacje są natychmiastowe, obraz oczywiście ma istotny wpływ na percepcję. Natomiast pytanie jest interesujące, na ile to wpływa, dlatego że to fakty, które są zaobserwowane przez autorów, można pokazać nie takiej samej intensywności na pewno, ale w wielu innych, jeżeli nie większości państw europejskich. Więc pierwsze pytanie, na ile właśnie to, jeżeli chodzi o specyfikę. I drugie pytanie, na ile, to jest pytanie dla mnie dość istotne, na ile nie mamy tu do czynienia z pewną absolutyzacją momentu. To znaczy, że mamy moment, który jest niewątpliwie momentem krytycznym, wiąże się ciągle przede wszystkim z dziedzictwem kryzysu 2008 roku i niesprawności Unii Europejskiej. Na ile pewne przezwyciężenie objawów kryzysowych, na ile nie wpłynie to również na zmianę tych różnych negatywnych czynników, które są tutaj opisywane. Ale to są takie pytania raczej. To nie jest tak, że ja mam zastrzeżenia, bo ja uważam, że ta analiza również właśnie w tej w swojej szczerości i w pokazaniu głębokiego zakorzenienia polityki obecnej uważam, że jest bardzo pozytywnym wkładem do debaty publicznej, która powinna mieć miejsce. Podobnie jak ten pierwszy raport spotkał się z szerokim dość rozgłosem, szczególnie w kręgach zainteresowanych, ale nie tylko i nie tylko w Polsce, ale również poza granicami Polski. Więc współautorzy zdecydowali, iż omówienie raportu przedstawią dwaj współautorzy i to nie w porządku alfabetycznym, jak to u nas jest w obyczaju, tylko zacznie Grzegorz Gromadzki, a później Adam
balce i następnie uwagi dołączą się do tego duetu swoimi uwagami Piotr Buras i Eugeniusz Smolar, pozostali dwaj współautorzy raportu. To zaczniemy od Grzegorza Gromadzkiego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Zamysł tego tekstu, który Państwu dzisiaj prezentujemy, powstał już podczas pracy nad pierwszym raportem, czyli wiosną tego roku, bo pierwszy raport był opublikowany w maju, gdzie właśnie, tak jak przed chwilą Aleksander Smolar mówił, zastanawialiśmy się nad ideowymi korzeniami polityki zagranicznej, zwłaszcza europejskiej, nowego rządu i nowego prezydenta. I w tym pierwszym raporcie uznaliśmy za taką najważniejszą rzecz to, że następuje, czy już nastąpiła zasadnicza zmiana polityki europejskiej i że Unia jest obecnie traktowana przez rządzących bardziej jako zagrożenie niż jako szansa. Do tego doszła ostra krytyka polityki europejskiej poprzedniego rządu, czy poprzednich rządów w ogóle po 1989 roku. I takim hasłem naczelnym stało się słowo suwerenność, Europa ojczyzn, Unia Europejska jako luźny związek państw. I dlatego uznaliśmy, że zasadne jest pytanie, jak ta polityka, ta nowa polityka, może być albo już jest przyjmowana przez społeczeństwo. I tutaj uwaga do tego, co przed chwilą właśnie Aleksander Smolar powiedział w kwestii roli społeczeństwa w polityce zagranicznej, bo myśmy się nad tym głęboko zastanawiali, pisząc ten tekst. I uznaliśmy, że ta rola jest rosnąca, zwłaszcza w polityce europejskiej, która gdzieś jest pomiędzy polityką zagraniczną a polityką wewnętrzną, to raz. I dotyka wielu ważnych kwestii, czy to ekonomicznych, problemu chociażby utraty miejsc pracy w Europie, czy takich kwestii, które, no właściwie kwestii numer jeden w tej chwili w Unii Europejskiej, jak kwestii uchodźców, czy w ogóle migracji, która zmienia, przynajmniej w takim dyskursie publicznym, Europę. Na ile w rzeczywistości jest to zmienna, to też jest dobre pytanie, bo pamiętajmy jednak, że imigranci do Europy stanowią wciąż jednak, nie powiem znikomą, ale jednak mniejszość w społeczeństwie Unii Europejskiej jako całości. I odpowiadając sobie na to pytanie, które postawiliśmy, jak ta polityka PiS-u, europejska zwłaszcza, ale w ogóle zagraniczna, ale europejska zwłaszcza, jest przyjmowana przez społeczeństwo, pierwsza odpowiedź jest taka, no prawdopodobnie ona nie będzie dobrze przyjęta przez Polaków, dlatego że ponad 80% z nas uważa członkostwo w Unii Europejskiej za rzecz dobrą. Przeciwników jest zaledwie 10%. Więc taka polityka, która jest polityką przeciwko Unii, jaka jest teraz ze strony PiS-u, no trudno, żeby mogła się spotkać z poparciem społecznym. To jest taka pierwsza odpowiedź, która przychodzi, kiedy patrzy się na sondaże, zwłaszcza na sondaż poparcia dla członkostwa. Ale przy dokładniejszym, głębszym przyjrzeniu się zauważyliśmy pewne kwestie, które nas doprowadziły do postawienia tezy, o której powiem za chwilę. Mianowicie polityka PiS-u cieszy się jednak w kwestiach europejskich znacznie większym poparciem, niż wynikałoby to z tych 10% przeciwników naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Myśmy to oszacowali gdzieś na 1/3, może trochę więcej nawet niż 1/3. Kilka przykładów, żeby nie być gołosłownym. W badaniach Eurobarometru z wiosny tego roku 37% Polaków powiedziało, że Polska mogłaby sprostać wyzwaniom przyszłości lepiej, będąc poza
Unią Europejską. 38% też badania tegoroczne mówi o tym, że jest za przywróceniem części kompetencji państwom członkowskim. 34% Polaków uważa, że krytyka ze strony Komisji Europejskiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza, bo to był główny przecież temat, jest nieuzasadniona. Do tego jeszcze mamy coś takiego, taki fenomen jak 2/3 Polaków, którzy są przeciwni wejściu do strefy euro. Stąd postawiliśmy tą tezę, która, jak rozumiem, będzie tezą na pewno kontrowersyjną i wywoła pewnie dyskusję tutaj, ale tezę o tym, że mamy do czynienia z głębokimi, a zarazem kluczowymi z punktu widzenia przyszłości miejsca Polski w Europie i świecie, podziałami w polskim społeczeństwie dotyczącymi różnych kwestii związanych z Unią Europejską. I dla nas dlatego czasy konsensusu minęły, bowiem należy wyraźnie podkreślić, że konsensus dotyczący samego członkostwa, który wciąż cieszy się poparciem ponad 80% Polaków, niewiele już znaczy. Naszym zdaniem o wiele ważniejsza jest kwestia i pytanie o jakość i istotę naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Żeby zrozumieć te badania dotyczące poparcia czy też braku poparcia dla pewnych działań polityk Unii Europejskiej, uznaliśmy, że warto przyjrzeć się tym sprawom głębiej, właśnie w takim kontekście kulturowym. I stąd nasze rozważania w tym raporcie dotyczące otwartości i zamkniętości. Myśmy przyjęli te dwa pojęcia jako i tą dychotomię jako rzecz, która może nam pozwolić lepiej zrozumieć to, co dzieje się w polskim społeczeństwie i nastawienie polskiego społeczeństwa do polityki zagranicznej PiS-u i polityki europejskiej. To nie jest nasz pomysł. Ta kwestia otwartości i zamkniętości jest żywo dyskutowana już. Natomiast myśmy uznali, znaczy przyjęliśmy po prostu te dwa pojęcia, tą dychotomię jako rzecz, która nam być może pozwoli lepiej zrozumieć, co się dzieje w Polsce, w polskim społeczeństwie. I oprócz kwestii Unii Europejskiej i stosunku do Unii Europejskiej, o którym już mówiłem, uznaliśmy, że dwa czynniki są bardzo ważne. Mianowicie izolacjonizm oraz natywizm. Nie będę streszczał tego raportu, bo Państwo mieli możliwość zapoznać się z nim. Dosłownie tylko 2-3 zdania dotyczące izolacjonizmu i natywizmu. Zastanowiło nas, że aż 65% z nas, Polaków, uważa, że państwo nasze powinno się zajmować przede wszystkim sobą, a nie sąsiadami, bowiem sąsiedzi powinni sami sobie poradzić. To jest moim zdaniem bardzo silne przesłanie takiego izolacjonizmu. W innych krajach te wyniki są znacznie odmienne, znacząco odmienne od Polski. I kwestia natywizmu. To z jednej strony definiowanie, kto jest Polakiem. I dla takiego zdefiniowania, kto jest prawdziwym Polakiem, aż 80% z nas mówi, że to zależy od miejsca urodzenia, powinniśmy się tu urodzić. A 70% mówi, że powinniśmy być katolikami, żeby być prawdziwymi Polakami. To jest wreszcie stosunek do uchodźców, bardzo negatywny. W tej chwili, jeżeli chodzi o uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, patrz muzułmanów, 2/3 Polaków jest przeciwna przyjmowaniu tych osób do Polski. I wreszcie niebagatelna kwestia, mianowicie konserwatyzm społeczny, myśmy to tak określili. I tu chociażby stosunek do dwóch kwestii, do homoseksualizmu i do aborcji. I tutaj Polacy negatywnie odnoszą się zarówno do homoseksualistów, chociażby do związków partnerskich i w kwestii aborcji, którą także
uważa za rzecz złą większość Polaków. I stąd, podsumowując te badania, patrząc na te badania wszystkie, uznaliśmy, że tak naprawdę polskie społeczeństwo dzieli się gdzieś na takie dwie duże grupy, na pewno liczące każda z nich jedną trzecią naszego społeczeństwa. Być może nawet więcej, jeżeli chodzi o zamkniętych, bo te dwie grupy to otwarci i zamknięci. I oczywiście mamy tych ludzi gdzieś pomiędzy. To jest prawdopodobnie gdzieś od 1/4 do 1/3. My nie chcemy tutaj dokładnie wymierzać, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale dajemy to jako pewne przybliżenie tej wielkości, o których w tej chwili mówię. I co więcej, z tych, którzy są pomiędzy, uznaliśmy, że przynajmniej większość z nich, tych pomiędzy, idzie w stronę zamkniętości, dlatego że wzięliśmy pod uwagę dwie kluczowe kwestie w tej chwili dla Unii Europejskiej, mianowicie kwestie uchodźców i kwestie strefy euro. I w tych dwóch sprawach polskie społeczeństwo wyraźnie opowiada się na nie i jest duża grupa respondentów, która mówi na to pytanie raczej nie. Raczej nie dla uchodźców i raczej nie dla przystąpienia do strefy euro. I stąd wynikają oczywiste konsekwencje polityczne z tego nastawienia polskiego społeczeństwa. Pierwsza konsekwencja to po prostu podatny grunt dla polityki europejskiej PiS-u. Uważamy, że w społeczeństwie polskim jest takie przyzwolenie, przynajmniej, a nawet poparcie dla polityki PiS-u przez znaczną część społeczeństwa, być może nawet połowę, bądź więcej niż połowę. I stąd mamy do czynienia w tej chwili ze starciem dwóch, można nazwać to w cudzysłowie, podejść do Unii Europejskiej ze strony polskich Polaków, polskich obywateli. Z jednej strony to, co powiedziałem przed chwilą, silne poparcie dla tej polityki, którą prowadzi PiS, ale z drugiej strony wciąż około połowa z nas, Polaków, ma inny pogląd na Unię Europejską, na nasze miejsce w Europie, co charakteryzuje się między innymi poparciem dla zaangażowania Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski. Tu kwestia chociażby właśnie Trybunału Konstytucyjnego i działań ze strony Komisji Europejskiej oraz również coraz silniejsze poczucie wśród Polaków, że demokracja jest w naszym kraju zagrożona. I ten spór toczy się przy bardzo ostrej antyzachodniej retoryce rządzącej. To jest nowe zjawisko według nas po raz pierwszy od 1989 roku. Można powiedzieć nawet, oczywiście jest to być może trochę przesadne, ale że Zachód przez rządzących obecnie jest uznawany jako źródło zła. I stąd jeszcze ta druga nasza teza, która jest w raporcie, mianowicie ta, że poparcie dla polityki zagranicznej czy europejskiej Prawa i Sprawiedliwości jest tym większe, im bardziej poglądy Polaków są czy będą się zmieniać w kierunku postawy zamkniętej. Ja starałem się Państwu powiedzieć to, co żeśmy stwierdzili, co jest. A natomiast Adama, tak żeśmy się podzielili, Adam powie parę zdań na temat tego, co z tego może wynikać w przyszłości, w najbliższych latach. Bardzo odważne przedsięwzięcie. Ciekawe, co powiesz o przyszłości. Adam Balcer ma głos. Dzień dobry, to teraz wystąpię jako wróżbita. Odnosząc się może tylko taki krótki przypis do tego, co mówił Grzegorz, żeby Państwo na mnie zarzucili jakiegoś błędu faktograficznego. Grzegorz mówił o tym, że w badaniach zdecydowana większość Polaków uznała
że bycie rzymskim katolikiem czy urodzenie w Polsce jest, że to jest warunek bycia Polakiem. Nie, to było badanie, w którym padła odpowiedź, że dla tej zdecydowanej większości Polaków jest to ważne albo bardzo ważne, ponieważ jak było badanie niedawno przeprowadzone przez CBOS między patriotyzmem i nacjonalizmem, to tam właśnie tak sformułowano pytanie, czy warunkiem bycia Polakiem jest właśnie wyznawanie rzymskiego katolicyzmu, i wtedy mniej więcej, nie pamiętam dokładnie, ale około 40% odpowiedziało Polaków, że tak, mniej więcej połowa, że nie. Więc to jest kwestia przywiązania znaczenia tej kwestii, tej wyznania i miejsca zamieszkania, natomiast nie stosowania jako warunek. Odpowiadając może od razu na pytanie, które postawił Aleksander Smolar, dlaczego według nas jest to kwestia istotna, czyli wymiar społeczny polityki zagranicznej, to według nas po pierwsze jest to powiązane z faktem, że coraz częściej mamy organizowane referenda, które dotyczą kwestii międzynarodowych. Z naszej polskiej perspektywy na przykład takim istotnym referendum było referendum w Holandii, oczywiście dotyczące umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Ukrainą. Oczywiście te referenda mają taki charakter, że one są umocowane w sprawach wewnętrznych, są zinstrumentalizowane, manipulowane przez różne siły w ramach sporu politycznego wewnętrznego, ale dotyczą spraw międzynarodowych. Druga, moim zdaniem, istotniejsza kwestia, bardzo ważna też, która jest takim leitmotivem tego naszego raportu, która też oczywiście, nie jesteśmy jacyś oryginalni, pojawia się w różnych publikacjach socjologicznych, politologicznych, to jest rosnące znaczenie kwestii tożsamościowych i w tym kontekście oczywiście pojawia się pytanie migracji, w stosunku do islamu, do muzułmanów, w stosunku do sąsiadów, i gdy pojawia się kwestia tożsamości, no to ona zawsze wychodzi poza własny kraj, bo dotyczy relacji z innymi wspólnotami, więc myślę, że to jest też istotne, ten związek między polityką zagraniczną a nastawieniem do niej społeczeństwa. To rozwinę niektóre kwestie, o których mówił Grzegorz, i spróbuję na koniec powiedzieć parę słów o takich naszych prognozach, spekulacjach, bo nie śmiałbym mówić, że mamy tutaj jakieś bardzo twarde hipotezy, co się będzie działo. Natomiast to, o czym rozwijając to, co mówił Grzegorz, to staramy się też w tym raporcie pokazać, że mamy do czynienia z pewnymi procesami. To znaczy, przyglądając się tym badaniom opinii publicznej, zauważyliśmy, że na przykład możemy zaobserwować wzrost w Polsce nacjonalizmu i ksenofobii. To są czy to badania CBOS-u, stosunek do innych narodów. Robiła takie badania też międzynarodowa, na zamówienie Międzynarodowej Organizacji Prasy TNS Polska. Też robił takie badania na przykład Fundacja Afryka Inaczej, która też zamawiała takie badania regularnie chyba też u TNS Polska. No i oczywiście ten wzrost niechęci dotyczy przede wszystkim muzułmanów, chociaż w różnym stopniu. Polacy, ale dostrzegają różnicę między na przykład Arabami a Turkami, chociaż Turcy płacą, można być takie myto za bycie muzułmanami, że są równie, niemal tak samo nielubiani jak Rosjanie. To jest ta grupa, do której też w ciągu ostatnich kilku lat zrozumiałych w jakim stopniu powodu, które można racjonalnie wytłumaczyć, nastąpił wzrost niechęci. Nie zamierzam oczywiście tego usprawiedliwiać. Mamy do czynienia z wzrostem niechęci do wyraźnym bardzo, do Romów, do mieszkańców Afryki. Tutaj są kwestie rasowe. I oczywiście staraliśmy się też pokazać te zmiany w wymiarze konserwatyzmu obyczajowego. I tutaj też możemy zaobserwować, że kilka lat temu mniej więcej 20-kilka% Polaków mówiło, że homoseksualizm jest rzeczą nienormalną i nie powinno się go tolerować. Dzisiaj tak myśli ponad 35%. Jeszcze mniej więcej 10 lat temu kwestia aborcji tak zwanej na życzenie, czyli ze względów społecznych, zależy prawda jaki używamy języka, wówczas 40-kilka% było za, 40-kilka% niewiele więcej było przeciw. Obecnie to jest 70-kilka% mniej więcej do 15%. Jest bardzo zasadnicza zmiana. Co ciekawe, to wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy
pod względem życia religijnego, praktyki religijnej mamy do czynienia z postępującą powoli, ale sekularyzacją. To można sprawdzić na podstawie danych badań prowadzonych przez Kościół katolicki. Przystępowanie do komunii, uczestnictwo w mszy świętej, kwestia liczby rozwodów i tak dalej, i tak dalej. I według kolejna sprawa, że to jest, ma pewne, można też to dostrzec, wymiar wykraczający poza społeczeństwa, a dotyczący polityki, znaczy uwarunkowań takich prawnych. To znaczy, że Polska jest jedynym, jest krajem, jeśli chodzi na przykład o aborcję, że mamy 3 kraje w Europie, gdzie to ustawodawstwo aborcyjne jest zbliżone albo nawet bardziej restrykcyjne niż w Polsce. To jest Malta, Irlandia i my. W Irlandii jest debata na temat liberalizacji. Prawdopodobnie ona zostanie przeprowadzona. Jak mówił Grzegorz o związkach partnerskich, no to pamiętajmy, że znowu jesteśmy w grupie tylko kilku państw. Nawet to nie jest podział wyłącznie na zachód i wschód. To jest uproszczenie, bo na tak zwanym wschodzie, jak spojrzymy na tych nowych członków, którzy przystąpili po 2004 roku, to zobaczymy, że związki partnerskie funkcjonują w Estonii, Czechach, Słowenii, Chorwacji i na Węgrzech. Więc mamy do czynienia z czymś takim, że do Grzegorz też mówi o strefie euro, która jest dla nas ważnym wyróżnikiem w tym kontekście, wskaźnikiem w tym kontekście w stosunku do integracji europejskiej, a nie do samego członkostwa. I tutaj też Polacy są krajem, który wyróżnia się, dlatego że badania prowadzone od dawna regularnie przez Eurobarometr pokazują, że generalnie wszystkie kraje należące do strefy euro, z ich społeczeństwa większość opowiada się za zachowaniem, przetrwaniem strefy euro. Wszystkie. Natomiast te kraje, które są poza strefą euro, to przeciw akcesji są społeczeństwa polskie, czeskie, szwedzkie, duńskie i brytyjskie. Czyli po prawdopodobnym wyjściu Wielkiej Brytanii zostają 4 kraje. Polska, Czechy, Dania i Szwecja. Więc kiedy weźmiemy te elementy, to okaże się, że w kilku takich kwestiach jak strefa euro, stosunek na przykład do muzułmanów, bo mieliśmy takie badania porównawcze, bo też staraliśmy się to pokazać. Rzeczywiście można mówić, upraszczając, powiedzieć, że wszędzie mamy trend wzrostu ksenofobii, islamofobii, nacjonalizmu, ale on występuje w bardzo różnym stopniu. I też Polacy oczywiście nie są jedyni, bo mieliśmy badania Pew Research Center pokazujące, że jeśli chodzi o stosunek właśnie do własnej tożsamości, jak ona jest definiowana, stosunek do uchodźców, stosunek do muzułmanów, współobywateli mieszkających we własnym kraju, no to Polacy bardzo przypominali w tych badaniach Włochów, Greków czy Węgrów. Mamy stosunek do strefy euro i mamy tą kwestię konserwatyzmu obyczajowego. I wówczas okazuje się, że w tych 3 istotnych wymiarach Polacy są jedynym takim społeczeństwem, który właśnie łączy te 3 wymiary, czyli ten niechętny stosunek do strefy euro, bardzo silną niechęć do muzułmanów i taką definicję narodów w sposób bardziej etniczny niż obywatelski i konserwatyzm obyczajowy. Kolejna kwestia to jest na pewno, o której chciałem jeszcze powiedzieć, to jest właśnie troszeczkę o scenariuszach i prognozach. Na pewno dostrzegamy coś takiego, że PiS może korzystać z pewnych procesów strukturalnych, tożsamościowych zachodzących w społeczeństwie polskim, które możemy zaobserwować. I oczywiście z ugrupowaniem, które nie stara osłabić te procesy, tylko je wzmocnić. I to widać szczególnie na poziomie lokalnym, kiedy wyjdziemy poza Warszawę. Polecam Państwu taką stronę, nie żebym promował jakąś partię polityczną, bo mogę dokonać coming outu, nie głosowałem na tą partię polityczną, ale partia Razem założyła taką stronę zero tolerancji dla współpracy między władzami, instytucjami publicznymi, a skrajną prawicą, gdzie regularnie są notowywane wszystkie przypadki właśnie takiej współpracy. I żeby nie pozostać gołosłownym, my na przykład w ostatnich dniach, prawda, nasze media żyły 10 grudnia, 80. miesięcznicą, obywatele Rzeczypospolitej, blokada czy demonstracja konkurencyjna na krakowskim Przedmieściu. Natomiast tego samego dnia, i to jest bardzo symptomatyczne, to pokazuje zjawisko, o którym mówię,
W Przemyślu został zorganizowany Marsz Orląt Przemyskich i Lwowskich. Ten marsz został zorganizowany przez IPN Przemyski we współpracy z ONR-em, Młodzieżą Wszechpolską, Ruchem Narodowym, posłami Kukiza i działaczami lokalnymi Prawa i Sprawiedliwości. I w trakcie tego marszu wznoszono hasła śmierć Ukraińcom, znajdzie się kij na banderowski ryj, przepraszam bardzo, i Przemyśl i Lwów zawsze Polski. I tego typu wydarzeń, przypominam, że w czerwcu był atak przy biernej postawie policji na przykład na procesję religijną ukraińską w Przemyślu. Tego typu wydarzeń jest na tej stronie bardzo dużo. Kiedy są zapraszani do szkoły, tak jak mieliśmy, to jest oczywiście ociera się surrealizm, kiedy mamy świętego Mikołaja z opaską ONR-u, prawda, w Białymstoku. Więc takich wydarzeń jest bardzo dużo na poziomie lokalnym i to jest ten proces, który moim zdaniem jest istotny, bo mamy ewidentnie też flirt, wsparcie przez władze, instytucję publiczną ze względu na pewne kalkulacje polityczne tych środowisk, które też widać w badaniach, CBOS właśnie niedawno opublikował badania między patriotyzmem i nacjonalizmem, o których już mówiłem. 17% Polaków zadeklarowało poparcie dla takich ugrupowań jak ONR czy Ruch Narodowy. Ponad połowa była przeciwna, natomiast wśród młodzieży blisko 40% w tym przedziale wiekowym 18-24 zadeklarowało poparcie dla tych ugrupowań. Więc te badania też pokazują wzrost poczucia dumy, braku jakiegokolwiek wstydu i tak dalej za jakieś nieciekawe karty z historii Polski. Więc mamy coś takiego, że na pewno poprzez najróżniejsze instytucje publiczne, w tym na przykład szkołę, media, właśnie na poziomie lokalnym, te tendencje będą wspierane. Kolejna i to będzie się przekładało według nas na stosunek do Unii Europejskiej. Kolejna kwestia to jest sytuacja samej Europy, Unii Europejskiej, kondycji strefy euro. Tutaj można powiedzieć, że kolokwialnie na dwoje babka wróżyła i PiS może rozgrywać tą sprawę w ten sposób, że z jednej strony, gdyby strefa euro przeżywała jakieś poważniejsze problemy, to będzie bardzo dobry argument, żeby się dystansować. Natomiast jeśli będzie postępowała jakaś integracja, na przykład w mniejszej grupie państw w ramach strefy euro, tak jak proponował Wolfgang Schäuble, prawda, czy na zasadzie zadaniowej, prawda, w wywiadzie dla Welt am Sonntag zaraz po referendum w Wielkiej Brytanii, no to wówczas może się pojawić argument, prawda, że nie ma tam dla nas miejsca, decyzje są podejmowane ponad naszymi głowami, bez konsultacji i z tego powodu też jest to argument, żeby się dystansować. Więc pamiętajmy o tym, że bardzo ważne jest to, jaka będzie ta narracja władzy i czy trafi ta narracja na podatny grunt w polskim społeczeństwie. To oczywiście wiąże się też z kwestią uchodźców, z kwestią ewentualnych zamachów terrorystycznych w Europie, ponieważ badania opinii publicznej pokazują, że istnieje tutaj silna korelacja i paradoksalnie też Polacy są takim społeczeństwem, że nawet brak tak naprawdę większej społeczności muzułmańskiej wywołuje znacznie większe lęki, obawy niż na przykład we Francji czy w Niemczech proporcjonalnie do liczebności społeczności muzułmańskiej, jeśli chodzi o konsekwencje, prawda, o zagrożenie ze strony bezpośrednie zamachami w Polsce. Więc te wszystkie tendencje mogą sprzyjać umacnianiu się tej postawy zamkniętej. Kolejna kwestia to badania, znowu powołam się tutaj na CBOS i też na Eurobarometr, które były przeprowadzane i w Polsce, i w krajach Unii Europejskiej. Jak Polacy definiują, jaka jest percepcja Unii Europejskiej. Oczywiście dominuje podejście takie, można powiedzieć, merkantylistyczne, komercyjne, że wiąże się ona przede wszystkim z korzyściami ekonomicznymi, finansowymi, z możliwością też, oczywiście istotna jest możliwość podróżowania w ramach strefy Schengen bez paszportu. Natomiast widać, że Polacy w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie postrzegali Unię Europejską przez pryzmat jakiegoś systemu wartości, prawa człowieka, demokracja i tak dalej, w znacznie mniejszym stopniu niż wiele społeczeństw europejskich. I pytanie, czy to się nie zmieni w kontekście tego, co widzimy, to jest takie pewne światełko w tunelu, że dostrzegając te pewne
tak zwaną, no, tak jak PiS może mówić, milczącą większość, która jest za nami w kwestii członkostwa strefy euro, w kwestii, kwestii stosunku do muzułmanów, w kwestii stosunku do uchodźców, do konserwatyzmu obyczajowego, no to pamiętajmy o tym, że bezdyskusyjnie można zaobserwować też w Polsce wyraźną polaryzację społeczeństwa. To są oczywiście te dwa bloki, to nie są monolity, ale można je dostrzec, jak patrzymy na najróżniejsze badania opinii publicznej, jak patrzymy na debatę publiczną w Polsce. I tu pojawia się kwestia, kij ma dwa końce. Z jednej strony to może powodować, że co pokazują te badania, że coraz więcej Polaków postrzega Unię Europejską jako gwaranta rządów prawa i demokracji w Polsce, ale z drugiej strony właśnie polaryzacja polityczna przekłada się na coś takiego, że Unia Europejska jest postrzegana przez zwolenników rządu jako strona w tym konflikcie, która się wtrąca, która ogranicza suwerenność, narzuca swój punkt widzenia. Więc będziemy mieli coś takiego, że jak widzimy ten konsensus 80% za członkostwem, to on jest powierzchowny i tutaj widzimy, że on jest rozdzierający, można powiedzieć rozdarty przez ten spór, który się toczy pod powierzchnią. I oczywiście pojawia się wtedy kwestia, jaki będzie stosunek Polaków do strefy euro, do członkostwa w Unii Europejskiej, do dalszej integracji w Unii Europejskiej, jeśli, a to trzeba zakładać, w następnych latach ten czynnik ekonomiczny, korzyści ekonomicznych bezpośrednio płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, on będzie słab, na przykład w kolejnej ramie finansowej. Więc jak to się przełoży, co widzimy na przykład w innych krajach naszego regionu, w Czechach, że to jest istotny czynnik wzmacniający postawy eurosceptyczne w Republice Czeskiej. I konkludując, chciałbym tylko powiedzieć, że właśnie jedną z takich tez, którą my stawiamy, że dyskusja w Polsce, o czym mówił Grzegorz, nie powinna się toczyć na temat właśnie, czy Polska wyjdzie z Unii Europejskiej, czy nie, że to jest temat fałszywy, dyskusja, która jest tak naprawdę korzystna dla władz, które mogą powiedzieć, że my nie chcemy, 80% społeczeństwa nie chce, co wy nam wmawiacie, o co wy nas oskarżacie, tylko powinna się toczyć na temat kwestii fundamentalnej, czyli na temat jakości, charakteru tego członkostwa w ramach Unii Europejskiej. I tutaj pojawia się nasza obawa, że taka polityka i takie uwarunkowania społeczne, nastroje społeczne, które mogą być wzmacniane przez władze. Oczywiście zobaczymy, jakie będą te nastroje w przypadku kryzysu ekonomicznego w Polsce, jak one mogą się zmienić. Ale jeśli te trendy będą się utrzymywać, no to możemy spodziewać się pewnego silnego przyzwolenia społeczeństwa polskiego, akceptacji dla polityki prowadzącej do pewnej samoizolacji, samomarginalizacji Polski w Unii Europejskiej. I tutaj się zatrzymuję i przekazuję głos pozostałym członkom Bandy Czworga. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Piotr. Teraz Piotr Buras, ty masz głos. Bardzo dziękuję. Ja powiem może bardzo krótko, bo już naprawdę z naszej strony zostało bardzo dużo powiedziane. W zasadzie cały raport został dosyć dokładnie streszczony. Natomiast ja bym powiedział może w czterech punktach dosłownie hasłowo, co dla mnie jest najważniejszym przesłaniem tego raportu. Znaczy, po pierwsze, mi się wydaje, że to, co powinno nas zastanawiać, to fakt, że to jest pierwszy punkt, że polityka obecnego rządu, którą my definiujemy jako politykę dosyć silnie eurosceptyczną i taką mało ambitną na poziomie europejskim i charakteryzującą się też nieufnością wobec głównych partnerów. Naszym zdaniem na podstawie tych badań, które przedstawiamy, rezonuje dużo lepiej z nastrojami społecznymi niż by się to na pierwszy rzut oka wydawało. To jest pierwszy punkt. Znaczy w tym sensie, że legitymizacja tej polityki jest silniejsza niż często twierdzimy. Drugi punkt jest taki, i to wynika z tego pierwszego, że strona polityczna, ta powiedzmy liberalna, jak ją tak nazwijmy ją w uproszczeniu, sporu politycznego w Polsce, nie może tym samym zakładać, że polityka obecnego rządu w Unii Europejskiej jest polityką skierowaną przeciwko społeczeństwu. Znaczy, nie tyle, że jest skierowana, ile że dokonuje się przeciwko nastrojom społecznym. Takie założenie byłoby zdecydowanie na wyrost. Do pewnego jest pewna część społeczeństwa, która jednoznacznie taką politykę odrzuca, ale jest duża, jak tutaj koledzy mówili,
być może nawet rosnąca część, która w gruncie rzeczy z taką polityką się zgadza. Jeżeli ją definiować tak, jak to zrobiliśmy przed chwilą. Ja myślę, że to jest oczywiście bardzo zasadne pytanie Aleksandra Smolara, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie. To znaczy, czy w ogóle ma jakieś znaczenie to, że społeczeństwo opowiada się za taką czy inną polityką, czy w zasadzie pewnie takie sformułowanie w ogóle byłoby nadużyciem, ponieważ społeczeństwo nie wypowiada się nad, nie ma jakiejś bardzo konkretnej opinii na temat konkretnych działań politycznych w sferze polityki zagranicznej. Natomiast to, co my chcemy pokazać, że pewien zespół poglądów na różne problemy, które naszym zdaniem dla polityki zagranicznej mają istotne znaczenie, że te poglądy społeczne wskazują na to, że polityka obecnego rządu jest silnie legitymizowana. Trzeci punkt to ta trochę demitologizacja tych 80% poparcia dla członkostwa. My stawiamy tezę, że to nie wyjście Polski z Unii Europejskiej z prawdziwym zagrożeniem, ale wyjście Unii Europejskiej z Polski, pod którym jest jakimś scenariuszem, który powinien budzić przynajmniej nasze zainteresowanie. Powinniśmy zatem zastanawiać się, czy to jest możliwe, czy nie i jakie są tego konsekwencje. My rozumiemy pod tym to, że integracja europejska najprawdopodobniej jednak będzie się rozwijać. Nawet mimo tego kryzysu, który mamy, to pewne grupy państw będą ze sobą ściśle współpracować. I to, co nam się wydaje interesujące, to to, że dzisiaj, jak patrząc na politykę rządu, ale również, i to jest może w tym kontekście tego raportu ważniejsze, patrząc na poglądy społeczne, niewiele wskazuje na to, by Polska mogła się znaleźć w którymś z tych kręgów potencjalnie głębszej integracji. Znaczy mówimy o strefie euro, mówimy o być może jakiejś wspólnej polityce migracyjnej i azylowej, która będzie generowała na przykład silniejsze poczucie solidarności pomiędzy państwami, które w niej uczestniczą. To samo dotyczy właściwie polityki bezpieczeństwa i obrony, która dzisiaj jest jakimś takim projektem, w którym niektóre kraje starają iść naprzód. Polska się od tego raczej dystansuje. I w żadnym z tych wymiarów nie ma silnego poparcia społecznego dla ambitnych kroków, a gdyby Polska chciała takie kroki podjąć ambitne, to łączy się to z pewnym kosztem społecznym. Innymi słowy, trzeba społeczeństwo do tego przekonywać, a nie zakładać, że ono, że tak powiem, by default jest po stronie tych, którzy chcieliby ambitniejszej polityki europejskiej. I ostatni punkt, który jest takim, być może dla mnie w gruncie rzeczy najważniejszym, na takim poziomie bardziej meta, to znaczy, że my dokonaliśmy w 89-90 roku, w latach 90 pewnego strategicznego wyboru, chcąc angażować się w proces integracji europejskiej. I ten wybór miał podwójny charakter. To był wybór polityczno-gospodarczy, pewnego sojuszu, pewnej formy współpracy politycznej i gospodarczej i miał, tak przynajmniej zakładano wtedy, pewien wymiar cywilizacyjno-kulturowy. I wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy na takim etapie zarówno polityki europejskiej, jak i pewnej ewolucji poglądów społecznych, że ten wybór w taki sposób powinien zostać jeszcze raz zalegitymizowany, że on musi jeszcze raz zostać zakorzeniony w społeczeństwie. Znaczy nie możemy zakładać, że to się stało raz na zawsze i teraz i jesteśmy już, że tak powiem, po drugiej stronie lustra. Wydaje mi się, że te badania i ten raport nasz powinien pokazywać, że jest tutaj jeszcze wiele do zrobienia i od tego w gruncie rzeczy, czy się uda zalegitymizować ten wybór, to głębokie zakorzenienie w Europie i w wymiarze polityczno-gospodarczym, i w wymiarze cywilizacyjno-kulturowym, zależy jakość naszego członkostwa w Unii i być może i tym samym również jakość polskiego miejsca w Europie i polskiej polityki w ogóle. Dziękuję bardzo. Eugeniusz Smolar, bardzo proszę. Bardzo mnie zaciekawiło, kontynuując myśl o wychodzeniu Unii z Polski, zaciekawiła mnie reakcja na ogłoszenie najpierw w Warszawie, a później przez Grupę Wyszehradzką nowej koncepcji tak zwanej elastycznej czy selektywnej solidarności. To było w kontekście uchodźców. Ale zostało to przyjęte w Brukseli znacznie szerzej i następnego dnia trzy prominentne osoby, a mianowicie Juncker, Schulz i Weber, szef grupy EPP, z entuzjazmem powitali tę koncepcję jako bardzo ciekawą. Otóż to pokazuje przyjęcie
wśród bardzo znaczących postaci brukselskich koncepcji selektywnej solidarności, która będzie, która nie to, że może, ale która będzie zwrócona przeciwko krajom, które nie będą chciały się głębiej integrować. W wymiarach, które zresztą mówił o tym Juppé w telewizji, mówili o tym inni politycy w wywiadach prasowych. Należy traktować niesłychanie silnie, ponieważ to wychodzenie Unii Europejskiej z Polski de facto realizuje program Jarosława Kaczyńskiego, wyrażany przez prezydenta Dudę oraz ministra Waszczykowskiego, którzy mówili, że w zasadzie Unia powinna powrócić do zasad EWG, to znaczy tam jakiegoś wspólnego rynku, wymiany handlowej, natomiast nie integrowania się głębszego w różnych innych wymiarach politycznych czy w sferze wartości. Druga rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest, kontynuując myślenie Adama o przyszłości, to jest, chciałbym zwrócić uwagę na postawy wśród młodzieży. Otóż różne sondaże zwracają uwagę na postępujący konserwatyzm młodzieży polskiej. W temacie, który podjęliśmy, wyraża się on dwiema liczbami. Przytaczamy, że w czerwcowym sondażu po brytyjskim referendum, kiedy tylko 16% Polaków opowiedziało się za jej opuszczeniem, w przedziale wiekowym 18-29 lat było to 27%. Również odpowiada to danom przytoczonym na pierwszej stronie Rzeczypospolitej szereg miesięcy temu na pytanie, czy powinny zostać przywrócone granice w Europie, czyli już obalenie strefy Schengen, na co 80% młodzieży w wieku 18-24 odpowiedziało, że tak. To są rzeczy bardzo zastanawiające i w kontekście myślenia o przemianach postaw polskiego społeczeństwa, z czym nie może się nie liczyć jakikolwiek polski rząd, musi to być brane pod uwagę. Aleksander zapytał, czy my nie absolutyzujemy momentu kryzysowego i że być może on ulegnie osłabieniu. Być może, ale w świetle wartości, to jest banalne, w świetle bardzo silnie ugruntowanych wartości kulturowych, bardzo te wartości kulturowe umacniają postawy, niechęci, uprzedzenia i protestu. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w ostatnich wyborach ponad 50% polskiego społeczeństwa głosowało na PiS, partię Kukiz 15 i na Korwina, to pokazuje to ogromny ładunek protestu przeciwko, nie wiem czy przeciwko, czy 50% głosujących, tak, przepraszam, 50% głosujących, pokazuje to ogromne pokłady polityczne docierania z wrażliwością konserwatywną, a ja bym ją nazwał raczej z wrażliwością obronną, która ze względu na doświadczenia historyczne jest bardzo silnie ugruntowana w polskim społeczeństwie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę Państwa, macie teraz głos i powiedzmy 50 minut, ostatnich 10 minut zarezerwujemy na reakcję dla współautorów raportu. Bardzo, bardzo proszę. A, już widzę. Tak jest. Bardzo widzę. Po pierwsze, dziękuję za ten raport, bardzo ciekawy i mi się wydaje, że takich podstawowych tez tego raportu tak wprost przedstawionych jest trudno kwestionować. To znaczy, jeżeli rzeczywiście za główny cel uznamy zdemitologizowanie tych 80% poparcia dla Unii, to oczywiście to jest wszystko prawda, to co napisaliście. Ja się tylko zastanawiam, czy rzeczywiście ktoś chociażby z nas tutaj siedzących tego nie wie, że te 80% jest problematyczne i czy to nie jest troszkę tak jak w takim angielskim powiedzonku erecting the straw man, tak, że zbudujemy chochoła ze słomy i później go rozwalamy z tym mitem. To znaczy, żeby dać tutaj analogię taką, to trochę tak jakby ktoś wyszedł z 95% poziomu katolicyzmu w Polsce i się dziwił, dlaczego ktoś w ogóle głosuje na inną partię niż PiS. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego nie 100% czy 95% Polaków jest za zakazem aborcji, i tak dalej, tak? Bo to jest bardziej skomplikowane, więc można na to patrzeć i w jedną, i w drugą stronę. Więc
mnie się troszkę wydaje, że w tej naszej debacie nad postawami społecznymi a polityką PiS-u jesteśmy, czy może powinniśmy być troszkę o krok dalej, to znaczy raczej przyjrzeć się tej tezie o milczącej większości, która rzekomo stoi za tą polityką i popiera tę retorykę PiS-u i trochę tę tezę spróbować zdekonstruować. I tutaj wtedy byśmy zobaczyli, że rzeczywiście jest tak, jak napisaliście, że to przyzwolenie albo poparcie, właśnie to jest też ciekawe, jak to nazwiemy, dla tej miękkiego eurosceptycyzmu PiS-u jest znaczące w społeczeństwie. I nawet to można spróbować oszacować. Wy tam przytaczacie pewne liczby. Myśmy też zrobili takie dwa małe badanka w instytucie, gdzie pytaliśmy o tą kwestię ograniczenia kompetencji i ewentualnego wyjścia z Unii. Nam tam w dwóch zupełnie niezależnych w innych ośrodkach badaniach wyszło mniej więcej 10%, które powiedzieli, że byliby za wyjściem i równiutko 33% za tym, żeby ograniczać te kompetencje Brukseli, czyli oficjalną linię naszego rządu, jeżeli ją rozumiem. Więc to jest znacząca liczba. Natomiast to wciąż nie jest jednak większość społeczeństwa, ta milcząca większość. I jeżeli z tego punktu widzenia popatrzymy, to ja bym powiedział, nadal można się zastanawiać, skoro mamy tutaj taki stosunek do strefy, te benchmarki, które przyjęliście, stosunek do strefy euro, stosunek do uchodźców i konserwatyzm obyczajowy, to znowu dlaczego właściwie to poparcie dla PiS-u nie jest, znaczy dlaczego tej mniejszości, milczącej większości faktycznie nie ma. Znaczy to jest dla mnie ciekawy temat, że jednocześnie, że skąd wciąż jest to 80-procentowe poparcie, skąd wciąż więcej ludzi mówi, że ta interwencja Komisji Europejskiej w sprawie demokracji w Polsce jest uzasadniona, bo jednak minimalnie, ale też przynajmniej ja widziałem dwa badania CBOS-u, gdzie jednak było trochę więcej ludzi, którzy mówili i wtedy okaże się, że może to nie jest dokładnie tak, że z jednej strony są te, jak tu zostało powiedziane, korzenie głębokie, kulturowe, które stoją za PiS-em, a z drugiej strony jest ten płytki konsensus, tylko mamy do czynienia jednak z konfrontacją dwóch postaw, która jest częściowo, każda z nich jest zakorzeniona w doświadczeniu jakimś społecznym i historycznym, a częściowo wytworzona przez pewną narrację polityczną. I mi się wydaje, że kiedy mówimy o PiS-ie i tym jego eurosceptycyzmie, to tego pojęcia narracji, podatności na pewną narrację nie sposób uciec i trzeba sobie zdać sprawę, w jakim stopniu te postawy społeczne są jednak kształtowane i że ja bym nawet dał taką tezę, że jeśli chodzi o ten eurosceptycyzm opinii publicznej, to on raczej jest wykreowany przez pewien dyskurs polityczny. Znaczy, że to nie jest dlatego, ludzie popierają PiS, bo on nas chce obronić przed Brukselą, tylko popierają PiS, w związku z czym kupują jego retorykę w sprawie Brukseli. Warto to sobie dosyć wyraźnie uświadomić. I wracając do tej tezy o tych dwóch otwartość, zamkniętość, z którą ja się bardzo mocno zgadzam, to patrząc na Polskę z tego punktu widzenia, to ja bym powiedział, że to co wbrew retoryce PiS-u, to nie jest tak, że nagle doszła do głosu milcząca większość, tylko to, z czym mamy w tej chwili do czynienia w tych kwestiach i obyczajowych, i europejskich, to jest raczej kontrrewolucja i kontrreformacja. To znaczy, to jest reakcja na trendy społeczne, które zdążały w kierunku, popychały Polskę i społeczeństwo polskie w kierunku tej większej otwartości. I nastąpiła reakcja pewnych instytucji, w tym na przykład Kościoła katolickiego, który się z PiS-em bardzo mocno sprzymierzył, żeby to wahadełko popchnąć, ale to jest celowa akcja polityczna, więc ja bym ostrzegał przed takim mitologizowaniem tego polskiego konserwatyzmu, zamkniętości, bo rzeczywiście z różnych badań to wynika, że to właśnie warto by było wziąć pod lupę i zobaczyć, jak bardzo, bardzo te postawy są Polaków złożone jednak. Więc to nie jest tak, że ten płytki konsensus versus głęboko konserwatywne postawy, to jest moim zdaniem pisowski mit, który warto mieć jednak pewien krytyczny dystans. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Mam tutaj teraz listę dość długą. Ludwik Dorn, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No ja mam do tego raportu stosunek ambiwalentny, bo z jednej strony wydaje mi się, że on podkreśla coś, co jest oczywiste od dość dawna, że konsensus się skończył. W jakimś sensie on skończył się wcześniej. On się skończył w smutku spełnienia. Czyli w 2004 roku. Wtedy się pojawiły pewne przesłanki, bo on obejmował dążenie do wejścia do Unii Europejskiej, także NATO. I oczywiście jako pewien generalny wybór, wyjście z ziemi niczyjej, prawda? Natomiast po 2004 roku nie pojawiła się jakaś jasna koncepcja. No wyszliśmy z ziemi niczyjej, z szarej strefy. Jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy być. No i co z tym robimy? W imię czego? Prawda? Załamał się w 2008 roku, bo ciągnięto ten konsensus. Na zasadzie są środki europejskie i tak dalej, a generalnie trwaj, chwilo jesteś piękna. No w 2008 roku chwila przestała być piękna, prawda? Trochę do czegoś innego próbował odwoływać się Donald Tusk, do pewnego, że odwołam się do klasyka darwinizmu społeczno-politycznego, to znaczy mówiąc, że albo jesteśmy przy stole, albo jesteśmy przystawką. No ale potem Donald Tusk zniknął z polskiej polityki. Więc tego konsensusu rzeczywiście w sensie głębokim nie ma. Natomiast mój krytycyzm i wątpliwości wobec tego raportu odnoszą się do narzędzia, do tej opozycji otwartość, zamkniętość. Moim zdaniem coś w tym narzędziu jest na rzeczy, ale jest ono generalnie nietrafne. Nie wychwytuje tego, co jest istotne. No bo weźmy tak empirycznie natywizm. No ja się bardzo autorom dziwię, że oni nie przyjmują tego jako oczywistość. Bo jak Polak zapytany ma się definiować. Skoro jesteśmy społeczeństwem homogenicznym etnicznie i religijnie, prawda? No to ludzie zawsze odnoszą się do tego, co jest taken for granted, prawda? Uznawane za oczywistość. No, nie można wymyślać innego Polaka i innej polskości. No, jesteśmy jednym z najbardziej homogenicznych narodów w Europie. Jest to przeżywane, akceptowane, no to, bo jest. Prawda? Podobnie ja tę kampanię, która antymuzułmańską, którą rozpoczął obecny obóz władzy, kiedy jeszcze nie był obozem władzy, oceniam pod względem moralnym i politycznym skrajnie krytycznie. Natomiast nastroje wrogości wobec muzułmanów, tak jak spojrzymy, są najsilniejsze tam, gdzie muzułmanów nie ma. W Polsce nie ma ich najbardziej, prawda? Słucham? Najsilniejsze nastroje antymuzułmańskie są w Niemczech Wschodnich, gdzie muzułmanów jest najmniej, prawda? Na zasadzie lęku przed obcym, nieznanym, przed tym, co nie wiadomo jak jeść, bo jak już ci muzułmanie są, to oczywiście są jakieś konflikty tego, ale następuje interakcja i pewna adaptacja. Także z tą otwartością i zamkniętością to ja bym tutaj uważał. Kolejny problem niewychwycony przez autorów raportu. To jest tak,
że obecny obóz władzy ma pewną koncepcję. Ona, zwłaszcza w poprzednim raporcie, była trafnie zanalizowana i jej negatywne konsekwencje też. Tylko problem polega na tym, że żadnej, dosłownie żadnej koncepcji europejskiej nie ma opozycja wobec obecnego obozu władzy. Znaczy ona mówi, niech było tak jak, niech będzie tak jak było, a tak jak było już nie będzie, bo nie to, że PiS, bo rzeczywistość się zmieniła. No proszę mi opisać na poziomie ekspresji politycznej, artykulacji politycznej, co w sprawie kryzysu Europy, Polski jako współgospodarza Europy ma do powiedzenia opozycja wobec obecnego obozu władzy. No nic nie ma do powiedzenia, prawda? Ma do powiedzenia tylko tyle, że ci w obozie władzy robią źle. No słusznie ma to do powiedzenia. No ale co jest dobre? Dobre jest to, co nie jest złe. Tu moim zdaniem leży największy problem. I powstaje pytanie, no dobrze, moim zdaniem także w świetle faktów, o których też mówi raport, na polskie społeczeństwo pozostanie podzielone i nie ma szansy na powrót do konsensusu. To w ogóle sobie odłóżmy na bok. Natomiast na co jest szansa? Na proeuropejską modalną czy dominantę. O takim nawet mocno hegemonicznym charakterze, tylko ją trzeba wyartykułować. No, jeżeli ona ma być dominantą i ma się, a w dodatku cokolwiek hegemoniczną, to musi odnosić się do tych kwestii, które w sposób szkodliwy dla Rzeczypospolitej, no w ogóle same złe rzeczy, jednak podejmuje obóz obecnej władzy. I musi się odwołać do tych także emocji i doświadczeń związanych z takimi znakami zapytania, wątpliwościami czy zastrzeżeniami w stosunku do Unii Europejskiej. Do czego można się odwołać, co jest trwałe? Do dwóch rzeczy. Strachu i interesu własnego. Strachu, bo społeczeństwo polskie generalnie, i to nic dziwnego, jest strachliwe. No jak ktoś miał taką historię, to musi być strachliwy, prawda? Bać się zagrożeń. No i co z tego wynika? Że generalnie rzecz biorąc, nie chcemy drzeć kotów ze wszystkimi i musimy mieć jakichś mocnych sojuszników, z którymi coś tak bardziej egzystencjalnie nas wiąże. No, na tę głęboką potrzebę obecny obóz władzy nie odpowiada. Drze koty ze wszystkimi, a ci sojusznicy, którzy są, no to są tak, albo za słabi, albo cokolwiek wątpliwi. Jest podstawa ta. Stowarzyszyć się z kimś silnym, nawet za jakąś cenę, bo inaczej zostaniemy na lodzie i przerobią nas na mace. Tak? No to jest ten strach, który słusznie tkwi w Polakach. A drugi element, obecny obóz władzy reprezentuje nieoświecony egoizm narodowy. To do czego można się odwołać? Odwołam się do Tocqueville'a, dobrze rozumianego interesu własnego. Czyli innymi słowy, jeżeli chcemy mieć jakiś układ z silniejszymi i że my chcemy, żeby oni coś nam dali, to my też coś musimy dać, bo taka jest natura rzeczywistości, a zwłaszcza społeczeństwo takie o genezie chłopsko-plebejskiej to dobrze rozumie, no, że trzeba handlować. No, PiS mówi, niczym nie zahandlujemy. Prawda? Prawdą Ewangelii. No, prawda? I z punktu widzenia, ja nie mówię, że to mają być jedyne dwa elementy tej nowej dominanty, ale one muszą być
obecne. A ponadto, odwołując się do strachu, no trzeba pokazać jedno. Znaczna część tych potencjalnych sojuszników, traktowanych z sympatią jako wyraz demosu narodowo-europejskiego sojuszników, czyli tych ruchów antyeuropejskich, które przez propagandystów obecnego obozu władzy są witane, że tutaj odrzucamy te brukselskie elity. Bo oczywiście propaganda obecnego władzy jest antyzachodnia, ale ona się, można powiedzieć, uosabiają je brukselskie elity. Prawda? No tak, tylko to jest tak, że ci, którzy walczą z brukselskimi elitami, znaczy jednym z czynników walki było to, że oni rozszerzyli Unię Europejską i wprowadzili Schengen. Już kończę. Innymi słowy, to jest reakcja na newcomersów, a przede wszystkim na Polaków, bo Polaków jest najwięcej. Prawda? Bo to Polacy tworzą konkurencję w systemach zabezpieczeń społecznych i na rynku pracy. Kwestia polskiego to się zaczyna od referendum nad konstytucją, prawda? I ciągnie się cały czas. Innymi słowy, wy wybieracie takich sojuszników, którzy, to jest zarzut wobec obozu władzy, którzy nas wykończą, nas Polaków, nas zwykłych Polaków. W związku z tym, i kończę pewnym apelem, musi paść w sensie takim intelektualno-politycznym propozycja nowej dominanty. To apel do bandy czworga, z tym, że zawsze powinien być jakiś Szczepiłow, który się, czy antypartyjnej czwórki, jakiś Szczepiłow, który przysiedlił się. Mianowicie, z różnych względów w konstrukcję propozycji intelektualno-politycznej nowej dominanty muszą zostać włączone inne ośrodki, bo w sensie zaplecza intelektualnego ten obóz władzy, no tam są pewne wątpliwości. Ja tu wskażę na środowisko chociażby teologii politycznej czy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i Nowej Konfederacji. Tam ten obłęd na zasadzie drzemy koty ze wszystkimi, no, jest odbierany z pewnym dystansem, choć wyrażanym powiedzmy bardziej w osłonkach, ale równie mocno jak przez panów. W związku z tym zachęcam do pracy i wciągnięcia innych, bo no, nie można tylko mówić, że oni robią źle, bo wiadomo, że robią źle. Dziękuję bardzo. Jedno zdanie, tylko my się staramy i tutaj też byli zaproszeni na przykład, niektórzy nawet potwierdzili, no ale mniejsza. Może będzie lepiej. Proszę Państwa, niestety teraz będę musiał nieco być mniej liberalny. No, ja mówiąc prawdę, mam naturalną skłonność, żeby raczej słuchać niż interweniować i przerywać, ale odczytam listę nazwisk, którą mam już spisaną i to też pokaże problem czasu, jaki mam. Marek Grele, Jerzy Marek Nowak, Krzysztof Iszkowski, Jan Barcz, Tomasz Krawczyk, Lena Kolarska-Bubińska, Agnieszka Magdziak-Miszewska. Przepraszam bardzo. Dobrze, proszę bardzo, pan Marek Grela, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, postaram się być bardzo tu zwięzły i postawię właściwie tylko kilka pytań z komentarzem. Znaczy przede wszystkim gratuluję tego raportu. W większości zdecydowanej się zgadzam, więc powiem się, gdzie mam pewne wątpliwości. Wątpliwości już mam na pierwszej stronie z tytułem. Wydaje mi się, że teza koniec konsensusu nie do końca odzwierciedla problem, chociaż oczywiście wiemy, co jest istotą tego raportu i to jest ważne, że mówimy na ten temat. Ja bym postawił tu znak zapytania. Po pierwsze, że wiele danych jest dość płynnych. Druga rzecz, nie wiem, co jest najpierw, czy opinia społeczna i postawa partii politycznych, czy na odwrót. Moim zdaniem to, co w tej chwili mamy, to jest rezultat, że władza określa, jak ma myśleć suweren. I to jest jakby istota sprawy w kwestiach europejskich. Zresztą mówił na ten temat, jak dobrze zrozumiałem, pan doktor Kucharczyk. Teraz, czy stoimy przed wyborem, Polska opuści Unię, wyjdzie, będzie Polski,
Ja zgadzam się z panem Piotrem Burasem, który powiedział, że raczej chodzi o charakter powiązań w przyszłości, a moim zdaniem Unia nieuchronnie będzie dążyć do pewnej grupy krajów i powrót może niekoniecznie do dawnej szóstki, ale do krajów, które ze względu na swój interes, będą dążyły do stworzenia pewnej wspólnoty, która będzie sobie łatwiej roczyć z tym, co się w świecie dzieje. Teraz rzecz, która całkowicie moim zdaniem umknęła uwadze, która jest ponadpartyjna, to jest kultura kompromisu. Kultura kompromisu. Tu jest głęboka przepaść kulturowa między wieloma krajami Europy Zachodniej czy Unii Europejskiej a Polską. U nas kultura kompromisu to jest kompromis, to jest uległość, biała flaga i brać myślenia, dostrzegania w kompromisie wartości samej w sobie, że tak współdziałają nowoczesne społeczeństwa i szersze wspólnoty. To nie jest kompromis doraźny, że dziś tu ustąpimy, a wy nam troszkę tutaj. Tylko to jest długofalowy kompromis, który polega na pewnej koncepcji współdziałania w dłuższym okresie czasu. I szczerze mówiąc, a spędziłem w Brukseli prawie 12 lat życia i chcę powiedzieć, że od lewicy po skrajną prawicę był z tym problem od samego początku, że nie rozumiano, jak w istocie, elity nie rozumiały, to nie społeczeństwo, elity. Więc myślę, że warto coś zastanowić się. Ja nie mówię w tym raporcie, ale to jest bardzo ważne. I dodam więcej. My mówimy, jak Polacy patrzą na Unię, a warto sobie zadać pytanie, jak inni w Unii patrzą na nas. Otóż dla niektórych jest to oczywiście zaskoczenie, dla niektórych, na przykład Niemców, poważne zmartwienie, ale dla wielu jest to oczywista sprawa, bo w 2002 roku wielu nam mówiło, wy nie pasujecie do tego towarzystwa. I to mówili ci, którzy prowadzili negocjacje na najwyższym szczeblu, którzy potrafili powiedzieć, wy nie jesteście zdolni do porozumienia, wy jesteście kłótliwi, skrajni i będą w przyszłości z tym problemem. Kolejna sprawa, chcę powiedzieć na temat społeczeństwa, zachowania. No, u nas wiedza europejska jest w ogóle, znaczy problemy europejskie są kompletnie nieznane. No, ostatnie wyniki badania opinii publicznej wskazują, że tylko 51% Polaków uważa, że dostajemy z Unii więcej niż wkładamy. Czyli odwrotnie 49%, prawie połowa uważa, że dokładamy do tego biznesu. A to są sprawy tak oczywiste. I to ktoś tutaj z Państwa zadał pytanie, a co robi opozycja? Ja też mam to zadaję sobie pytanie. Polska nowa komisarz, pierwsza komisarz, która nie była jeszcze ani razu w Polsce, której nie jest sposób w stanie ściągnąć Marek, prawda, z przedstawicielstwa. Z każdego kraju komisarz to jest jednocześnie łącznik ze społeczeństwem, który pokazuje tą złożoność problemów, dylematy i tak dalej. Ja myślę, że to jest to, co dzisiaj mamy, to jest wynik również zaniechania i trzeba się nad tym bardzo poważnie zastanowić, bo możemy mieć wspaniałe tygodnie. I ostatnia sprawa, na której kończę. Myśmy też nie wpadli w pułapkę, że wszystko widzimy przez pryzmat Unii Europejskiej. Ja myślę, że w Polsce mamy z szerszym zjawiskiem konfrontacji pewnego, powiedziałbym, tradycyjnego, konserwatywnego modelu życia i zderzenia z tym nowym, nieznanym, który wywołuje sprawnie kokoje i być może ten proces bólów modernizacyjnych jest również przyczyną tego, co się przenosi na niechęć do Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Marek Nowak, bardzo proszę. Jerzy M. to jest Maria. Maria. Mów Maria. Ale ja wolę Jerzy M. Tak. A już, tak. Jerzy wystarczy. Żeby z Marianem nie mówić. Tak. Tak. Dziękuję bardzo. Więc ja bardzo pozytywnie oceniam raport. Analiza jest według mnie szczera, wiarygodna, dobrze oparta o różne badania. Jest pesymistyczna w swojej wymowie ogólnej. Przepraszam, bo już będę mówić troszkę takim stylem telegraficznym, bo troszeczkę nie ma czasu. Jeżeli miałbym tutaj jakieś drobne zastrzeżenia, bo jednak podkreślam drobne, to mam
Tutaj jakby troszeczkę widzę brak w rozróżnieniu między jakby traktowaniem społeczeństwa jako całość, a elitami, które również między sobą się dosyć różnią. Więc tu uważam, że to by było, tutaj by było troszeczkę potrzebne, by było, żeby to nieco uzupełnić. Rolę widziałbym tutaj również więcej potrzeby zmian w polskim języku, ta destrukcyjna rola tego języka i wreszcie rola jednego roku tylko PiS-u. Co ja mam na myśli? Ja myślę, że o wiele więcej się zmieniło w ciągu roku, niż to wynikałoby z tego tutaj dokumentu. Ja tak z rozmów, ale też i z osobistego doświadczenia i tak długo nie będę mówić, ale jednak o tym wspomnę. Ja mam dwóch wnuków, którzy przyjeżdżają do Polski z Ameryki na 5-6 tygodni. To są już dorośli chłopcy i tu posłużę się językiem rasistowskim. Jeden jest biały, całkiem biały. Drugi jest niestety podkoloryzowany. Przepraszam, że niestety. I oni biegają. Bardzo dużo tam, przez całą Warszawę i tak dalej. W tym roku po raz pierwszy na mojego tego jednego białego nikt nie zwraca uwagi. Ale drugi, lekko ciemniejszy i kręcone włosy, był trzykrotnie przed przedmiotem ataku rasistowskiego. W zeszłym roku tego w ogóle nie było. To były takie tu spieprzaj mi stąd Arabię albo tego typu rzeczy, czasami gorzej. Chodzi o to, że w zeszłym roku tego nie było. I drugie, że ten biały w ogóle nie jest przedmiotem zainteresowania. Więc ja myślę, że tu ten rok sporo wpłynął. To nie są. I teraz druga, kolejna uwaga, którą chcę zrobić, to jest taka, że to jest pytanie, które nie jest może najlepsze, kto winny, albo kto przyczynił się do tego stanu rzeczy, bo to już tutaj Marek Grela zaczął to właściwie odpowiadać na pytanie, kto winny, kto przyczynił się do tego, bo wtedy możemy się zastanawiać nad tym, co z tym wszystkim robić. No oczywiście mamy tutaj i zaszłości związane z polityką PO, zwłaszcza w dziedzinie kształcenia młodzieży i tak dalej, to tu już by było pewne, możemy się doszukać tutaj źródła dzisiejszych kłopotów. Dalej, no to oczywiście rok działania PiS-u, Kościół. Ogromne znaczenie negatywne tutaj Kościoła, no oczywiście ukształtowanie mentalne polskiego społeczeństwa. I w tej sytuacji, jak się zaczyna zastanawiać, co z tym wszystkim robić, to tu właśnie, bo tu jest teraz ogromne zapotrzebowanie społeczeństwa na leninowskie pytanie, co działać. No tu rzeczywiście jest problem. No, bardzo takie poczucie tej beznadziejności i tu by człowiek, jak człowiek czyta ten raport, to właściwie troszeczkę chce to znaleźć, niewiele można. No, można coś robić w przypadku dzisiejszej opozycji. Ona może bardziej oddziaływać na społeczeństwo mądrzej niż dzisiaj. Nie ma, tak jak powiedział pan Ludwik Dorn, nie ma w ogóle rzeczywiście jakiejś koncepcji. To tu się z tym zgadzam. No, można oddziaływać poprzez NGO-sy i tak dalej, i tak dalej. No jakaś dyskusja może być powołana o tym, o jakości udziału Polski w Unii Europejskiej. I dwa takie właściwie już tylko techniczne uwagi. Jedno to słowo legitymizacja. Ona w odniesieniu do tego, co tutaj jest, nie jest dobra, bo legitymizacja to jest jednak oparta na prawie. A tutaj to chodzi o wiarygodność czy poparcie społeczne. To niedobrze wtedy mówić, bo to oni, tutaj PiS ma poparcie, ale nie jest to legitymizacja. I ostatnie do kompromisu, o którym mówił Marek Grela, to ja bym dodał jeszcze nieumiejętność polskiej dyplomacji, historyczna zresztą, budowania kompromisów. Więc to też tutaj trzeba będzie się nad tym zastanawiać. Dziękuję bardzo. Krzysztof Iszkowski, bardzo proszę. Przypominam prośbę o zwięzłość dla wszystkich następnych.
Jestem wielkim fanem Roalda Engleharta i bardzo mi się podoba wzięcie pod uwagę w raporcie postaw otwartych, zamkniętych, przy czym też sądzę, że warto jest pamiętać o tym, że to nie jest tylko polski fenomen i że ta zmiana, o której przed chwilą mówił pan ambasador, nie zachodzi tylko w Polsce. To znaczy to, co widzieliśmy w ostatnim roku, to były również powrót czy wzrost popularności postaw zamkniętych. Oczywiście w Wielkiej Brytanii przy okazji referendum o Brexicie, ale również w Stanach Zjednoczonych. I sądzę, że akurat wybory amerykańskie z Trumpem i Clinton były bardzo dobrym, bardzo dobrą ilustracją, na czym ta, co otwartość i zamkniętość postawy może oznaczać na poziomie zupełnie indywidualnym. To znaczy Trump reprezentuje stare, zrozumiałe hierarchie. Jeżeli ktoś się rodzi bogaty, to jakąkolwiek głupotę nie powie, ma więcej władzy i to jest naturalne. Hillary była przykładem kogoś, kto się sam stworzył, i pod tym względem była przykładem otwartości i powiedzmy takiej humanistycznej podstawy. Ona dostała większość głosów w Stanach Zjednoczonych, ale widać, że dostała je tylko w niektórych stanach, tych, które na otwartości postaw i na otwartości globalizacyjnej zyskały. I teraz to pokazuje, że z otwartością, zamkniętością mamy do czynienia również poza Polską i również w innych krajach Europy. Jeżeli panowie spojrzycie na ostatnie przemówienie Angeli Merkel, to też widać, że jest to pewnego rodzaju odwrót od postawy otwartej na rzecz bardziej akceptowanej czy mniej otwartej postawy. To nie jest jeszcze postawa zamknięta, ale już Merkel też doczekała się krytyków takich jak profesor Dürer w bardzo ciekawym wywiadzie dla Krytyki Politycznej w zeszłym tygodniu, który mówi, że ona stara się zrobić to samo, co Alternatywa dla Niemiec proponuje na poziomie niemieckim, to Merkel stara się zrobić na poziomie europejskim. I teraz to pokazuje pewien, jeżeli do tego jeszcze dodamy nastroje we Francji, to znaczy z jednej strony Marine Le Pen, która ma bardzo wysokie notowania w sondażach powszechnych i z drugiej strony zwycięstwo konserwatywnego kandydata w prawyborach na centroprawicowych, to widać pewien trend, który może doprowadzić do powiedzmy ukonserwatywnienia czy wzrostu postaw prawicowych i konserwatywnych wśród europejskich elit politycznych. I pod tym względem to, co mówi Jarosław Kaczyński, czy to, co stara się powiedzieć PiS, komentując spotkania Kaczyńskiego z Orbanem, o tym, że mają nowy pomysł na Europę, może się okazać czymś więcej niż tylko PR-owym zabiegiem partii rządzącej. W związku z tym też oczywiście w porównaniu z innymi społeczeństwami Polacy są bardziej konserwatywni, ale nie jestem pewien, czy pesymizm dotyczący wychodzenia Europy z Polski jest aż tak ugruntowany, bo może się okazać, że w niedługim czasie duża część zachodnioeuropejskich polityków być może nie zacznie mówić tym samym językiem co PiS, ale zacznie mieć trochę większą wrażliwość na to, co PiS mówi w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jan Bartsz, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że też doceniam w pełni walor tego raportu, chociaż jak Jacek Kucharczyk mówił, w zasadzie nie ma tam nic nowego, czego byśmy nie wiedzieli. Natomiast cenne jest to, że zostały uszczegółowione pewne dane i powiązane z tezami. Natomiast zgadzam się z tym, o czym mówił pan poseł Dorn, że sprawa nie jest nowa, bo konsensus, jeżeli to rozumiemy jako załamanie się zgody co do głównych kierunków polityki zagranicznej, on załamał się gdzieś po 2004 roku, a najpóźniej eksplodował
w latach 2005-2010. To, co jest nowe i co ten raport pokazuje, to również załamanie się takiej zgody w percepcji społecznej. I to wyraźnie w takiej skali, bo różnice były już przedtem. Natomiast szczerze mówiąc, ja się zastanawiam nad tym i nie krytykuję raportu, że tego nie zawierał, bo częściowo to miało miejsce w poprzednich raportach, z czym mamy do czynienia, czyli co motywuje obecnie rządzących, co za tym stoi. I znowu wrócę do pana posła Dorna, który bardzo trafnie określił motywy polityczne, czyli strach i własny interes. Tylko jak na to popatrzymy, to są takie skrajnie animalistyczne motywy, dlatego że zwierzę zapędzone do rogu, no to odczuwa strach i patrzy na swój własny interes. To przypomnijmy sobie, jakie są reakcje. To jest albo ucieczka, albo agresja. No, ani jedno, ani drugie do dobrych następstw w dziedzinie polityki zagranicznej i relacji międzypaństwowych nie prowadzi. Państwo w tym raporcie wskazaliście na objawy, czyli powiedzieliście zagrożenie z Zachodu, sprecyzowaliście szereg innych objawów polityki zagranicznej czy unijnej Prawa i Sprawiedliwości, które już przed 10 laty Brzeziński dosyć sarkastycznie określił, że drażnienie niepotrzebne sąsiadów nie jest prowadzeniem polityki zagranicznej. Ale ja muszę powiedzieć, że po lekturze tego raportu zacząłem się zastanawiać, co za tym stoi. Znaczy, co stoi za tymi poczynaniami Prawa i Sprawiedliwości. Czy to są po prostu ad hoc działania, które mają trochę podnieść popularność, czy nie. I sięgnąłem do analiz sprzed 10 lat, czyli z okresu ratyfikacji traktatu z Lizbony, z okresu kontrowersji wokół traktatu konstytucyjnego. Nałożyłem to na to, co w tej chwili jest mówione. I kontynuacja i spójność jest jednoznaczna. I wszystkie te elementy państwo znacie, ale pozwolę sobie tak w punkcikach tylko przypomnieć, jaka jest koncepcja. No, jako prawnik zawsze się koncentruję na sprawach strukturalnych, ale warto to przypomnieć. Po pierwsze, odrzuca się Unię Europejską jako proces prowadzący do utworzenia jakiegoś quasi państwa unijnego. I niezmiernie istotny aspekt, na który pan Balcer wskazał, aksjologia. Z totalnym odrzuceniem Unii jako struktury, która nie ma żadnych własnych wartości. Tutaj żadnego nawiązania ani do systemu strasburskiego, ani do ochrony praw podstawowych nie ma. Ja muszę powiedzieć, że popadłem w wielką zadumę, obserwując tylko piśmiennictwo najnowsze i to na poważnym szczeblu prawnicze. Tutaj pojawiają się prace takie fundamentalizmu katolickiego, odrzucające Unię ze względu na to, że ona nie ma nic wspólnego z prawem Bożym. A mówię teraz poważnie. I to się pogłębia. To jest bardzo poważny nurt, zupełnie niedostrzegany. Czyli Unia jest odrzucona jako twór, struktura niespełniająca takich podstawowych wartości, którymi kieruje się obóz no, szeroko rozumianego Prawa i Sprawiedliwości. Dwa, co sobie życzymy? Mówi się tylko o Związku Niezależnych Państw. Co to miało być, nie jest dookreślane. Temu towarzyszy, jak państwo wiecie, też wezwanie do wycofania kompetencji powierzonych Unii z powrotem do państw członkowskich. Od strony mechanizmu decyzyjnego są dwa przesłania naczelne. Unia jest zdominowana przez największe państwa kosztem interesów państw mniejszych, a szczególnie Polski ze względu na nasze położenie, a szczególnym wrogiem są Niemcy, gdzie są, tutaj cytuję, fundamentalne różnice interesów politycznych między Polską i Niemcami jako członkami Unii Europejskiej. I teraz jeszcze na to popatrzyłem, co z tego wynika w praktyce. W praktyce, jak popatrzymy na działania takie bardziej namacalne, niewiele z tego wynika, bo jak się cofniemy do roku 2005-2007 i popatrzymy na proces ratyfikacji traktatu z Lizbony, no to te propozycje, które wtedy były przedłożone, to były trochę śmieszne, trochę straszne, a zakończyły się tym, czym się zakończyły, czyli
niczym, no może jedynym pozytywnym następstwem było zwiększenie liczby rzeczników generalnych, jak popatrzymy na strukturę Unii Europejskiej. Też przypominam Państwu, że wtedy zapowiadany był projekt Traktatu Europejskiego. Nie pojawił się, bo się nie mógł pojawić. Tym samym się skończą i obecne zapowiedzi, że się pojawi projekt Traktatu Europejskiego, dlatego że najlepszy prawnik nie jest w stanie, znaczy jest w stanie samodzielnie coś opracować, ale nie wzbudzi to zupełnie niczyjego zainteresowania, bo podstawą jest jednak sięgnięcie do jakichś wspólnych koncepcji. Czyli można powiedzieć, że mamy do czynienia z dosyć zwartą doktryną ideologiczną. Nie wiadomo, co z niej może wyniknąć. Natomiast ja muszę powiedzieć, że nie mam złudzeń, że gdyby nastały sprzyjające warunki, to konsekwencją będzie wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. To trzeba, można o tym nie pisać, ale trzeba to brać pod uwagę. Może to być, i tu mi się bardzo podoba termin, który panowie wprowadziliście, wyprowadzenie Unii z Polski, bo to jest ta miękka procedura wycofania się z Unii Europejskiej. Ale ja muszę powiedzieć, że nie mam złudzeń, że tak powiem, ten obóz polityczny w jakimś średnioterminowym czy strategicznym założeniu taki cel ma jak najbardziej na oku. I teraz jeszcze już kończę, ale muszę się odnieść do tej części, która dla mnie była szczególnie interesująca, tego wyjścia Unii, wyprowadzenia się Unii z Polski. I nawiążę do ciekawego wywiadu, bo z panem profesorem mieliśmy krótko dwa zdania, który przeczytałem dzisiaj rano, bo nie miałem czasu podczas weekendu, z tezą, że brakiem czy mankamentem, rzeczywiście tak jest to, że nie wypracowano, skrytykowano od strony doktrynalnej to, co mówiono o procesie integracji, a nie wypracowano żadnej zwartej koncepcji. I w tym jest dużo racji. To się nakłada też na to, że brak zwartej koncepcji partii opozycyjnych. Rzeczywiście, bo tam jak się temu przyglądać, to trudno się czegoś dopatrzyć. Natomiast nie do końca, panie profesorze, wydaje mi się, że tak jest, dlatego że od paru lat trwają dyskusje, w których pan uczestniczy i zna, nad tym, co z tego ma się urodzić. I dwie rzeczy są jasne dla mnie. Po pierwsze, wszyscy są zgodni, że zakończył się paradygmat bardziej efektywna Unia, bardziej spójna Unia, bardziej efektywna. To należy do przeszłości. Wszyscy są w zasadzie zgodni co do tego, że Unia się różnicuje wewnętrznie. Problem jest, jak to zróżnicowanie wyglądać, żeby Unia mogła zachować efektywność, czyli przy poszanowaniu zróżnicowania interesów. Czyli tu pojawia się to, o czym panowie piszecie, kwestia jakiegoś trzonu Unii Europejskiej, innych ugrupowań. I dla nas rzeczywiście, jak się tylko nawet na to naszą dyskusję popatrzy, czy na raport, pytanie brzmi i ma zasadnicze znaczenie, znaczy gdzie się znajdziemy, w jakiej konstelacji. Ja jako prawnik, który obserwuje procesy decyzyjne w różnych dziedzinach, no jestem pełen obaw, dlatego że nastawienie do strefy euro, o czym tu była mowa, jest znane, a tam się buduje ten wąski trzon Unii Europejskiej. W innych sprawach wyraźnie widać, że balansujemy już na granicy wychodzenia Unii z Polski. Dlatego, że tutaj to ty mówiłeś o solidarności. Nie, mówił Eugeniusz Moral o solidarności elastycznej. No proszę państwa, różne mogą być korzenie, ale o co chodzi? Ja się zastanawiałem, dlaczego forsowane jest tak rozporządzenie w sprawie tej alokacji. No, mimo że wiadomo, że część państw członkowskich się temu sprzeciwia. Ale prawnik państwu wskaże na jedną rzecz. Ten obszar migracji to są kompetencje dzielone. Czyli tutaj można uruchomić wzmocnioną współpracę. Czyli można uruchomić współpracę państw najbogatszych, które mają środki, mają doświadczenia i będą w stanie ograniczyć ten problem w stosunku do tego wąskiego kręgu. A nam pożyczą wszystkiego dobrego. Ja sięgam, bo jest parę osób tutaj, które pamiętają dawne czasy, początek lat 90. Jaki był jeden z motywów decyzji przyspieszenia otwarcia w stosunku do nas? No to była destabilizacja możliwa w Związku Radzieckim i obawa przed napływem uchodźców ze wschodu. I słynne przemówienie Wałęsy, który powiedział,
złaściło sobie swado, że co Polska zrobi, to Polska szpaler utworzy i puści towarzystwo dalej, co pokazało, że to jest wspólny problem. Ale popatrzcie Państwo na wspólną politykę obronną. No ja patrzę na to tylko z punktu widzenia stałej współpracy strukturalnej i budowania wspólnego rynku obrony i przez dyrektywy obronne sprzed tam około 10 lat, których zadaniem jest budowanie wspólnego przemysłu obronnego, współpracy w badaniach innowacyjnych i na tej podstawie budowania wspólnej obrony. Ta heca z karakalami, to ją można rozpatrywać, myśmy o tym mówili, jako pewne nieudacznictwo dyplomatyczne, ale substancjonalnie to jest załamanie perspektywy udziału Polski w budowaniu wspólnej przemysłu obronnego. Czyli można na lata zapomnieć o poważnym miejscu, może się ze mną nie zgodzicie, bo się lepiej na tym znacie, ale można na lata zapomnieć o tym, że Polska jakiekolwiek poważne miejsce w tej konstelacji zajdzie. I teza już tym chcę zamknąć, że jeżeli tak się będą posuwały sprawy, to można oczywiście z Unii nie występować. Za 15 lat nas tam nie będzie. I chcę jeszcze jedną rzecz Państwu powiedzieć, bo się zajmuję też aspektami gospodarczymi funkcjonowania swobód. To, co Państwo słyszycie, to jest z ust takich osób związanych z prawem i sprawiedliwością, które próbują określać politykę zagraniczną. Zostajemy przy wspólnym rynku, a euro niech sobie galopuje. No to jest jedna z większych głupot, jakie słyszałem. Dlatego, że nie ma się co czarować. Nie będzie swoboda przepływu towarów funkcjonowała tak samo w strefie euro czy poza. Nie będzie mobilność siły roboczej tak samo funkcjonowała, dlatego że już teraz prowadzone są poważne badania w ramach strefy euro nad mobilnością siły roboczej. No jak ktoś nie zauważa istoty problemu w negocjacjach nad dyrektywą o pracownikach delegowanych, to w ogóle nie wie, o co chodzi. No chodzi o to, żeby się pozbyć bitaków, a żeby to funkcjonowało w ramach zamożniejszych państw. I to jest na każdym kroku. Wspólny rynek nie będzie tak samo funkcjonował. My nie zostajemy w tym cieple, które jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, już przekraczamy czas. Proszę bardzo, pan Tomasz Krawczyk, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Po pierwsze, jako wychowanek teologii politycznej i środowiska muzealników, znaczy pierwsza uwaga, znaczy ja mam jednak duży kłopot z identyfikowaniem konserwatyzmu, tak, który jednak, znaczy to pojęcie konserwatyzmu afirmatywnego, które było kształtowane przez Marka Cichockiego, czy Darka Gawina, czy Darka Karowicza, żeby to nakładać na Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy wyrażam głęboką intelektualną niezgodę na to, tak? Znaczy to konserwatyzm, a Prawo i Sprawiedliwość to są jednak różne rzeczy. Opisał też o tym ostatnio na przykładzie Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, jeśli dobrze odtwarzam nazwę, Michał Szudrzyński. To jako takie uporządkowanie pewnych rzeczy. Mam wrażenie, że ulegamy często i w Polsce i też trochę za granicą tej pułapce, że identyfikujemy formy z treścią. Tak? Znaczy, że problem polega na tym, że niestety jakoś nasz minister spraw zagranicznych zdecydował się głównie zajmować formą, a nie treścią. I jeśli z kolei spojrzymy na przykład na to, czym się zajmuje, nie wiem, na przykład Konrad Szymański czy Jurek Kwieciński, tak? Znaczy to bym powiedział, że ta polska polityka europejska w swojej istocie, tak? W tym takim codziennym tworzeniu, aż tak się nie zmieniła, tak? Znaczy tam ta rewolucja się jakoś na szczęście chyba jeszcze nie dotarła. I trochę koncentrujemy się i też te badania, tak, znaczy koncentrują się w sposób oczywisty na formie, a nie na tej istotowej treści. Absolutnie się zgadzam z tym, co powiedział pan marszałek Dorn o tym, że ten wielki projekt się właśnie tak w smutku spełnienia się skończył i że właśnie możemy albo ze względu na strach, albo ze względu na własny interes wybrać coś, znaleźć nowy projekt. Tak? Marek Cichocki i ja kiedyś zaproponowaliśmy dla Narodowego Banku Polskiego wejście do strefy euro jako element polityki bezpieczeństwa. Mówił o tym kiedyś Mario Draghi w trakcie konfliktu na Ukrainie. Zapytano o to, czy możliwy jest wybór strefy euro właśnie przez niektóre państwa jako element polityki bezpieczeństwa. I on rozwinął tę tezę.
I myśmy stwierdzili, że tak, że to mógłby być nowy projekt rzeczywiście trochę cywilizacyjno-społeczny, który mógłby wytworzyć tak elementy konsensusu, tak? I jednocześnie otworzyć Polskę na inne nowe formy i rodzaje integracji, które nie będą moim zdaniem tak oczywiste, że tu będziemy mieli znowu tą małą szóstkę, czy może ósemkę, bo dzisiaj wbrew pozorom dużo bardziej prawdopodobne w ramach strefy euro jest rozpad na północ i południe, tak, gdzie nie ma Francji, ale jest Polska, tak? Ponieważ jak się porozmawia zwłaszcza z politykami w BMF, w niemieckim Ministerstwie Finansów, to w sposób jednoznaczny oni podkreślają, że jeśli chodzi o politykę fiskalną i gospodarczą, dużo bliżej Niemcom do Warszawy niż do Paryża czy do Rzymu. Tak? Więc tego nie należy podkreślić. Znaczy, do tego, co pan profesor Bartsz powiedział, znaczy, jeśli chodzi o stanowisko, powiedzmy, tego pierwszego rządu 2005 i obozu prezydenckiego, tak, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, znaczy jest głęboka różnica i w formie, i w treści pomiędzy polityką europejską. Tak, znaczy starczy spojrzeć na deklarację berlińską, którą Ewa Ośniecka-Tamecka i Marek Cichocki wraz z Niemcami negocjowali i pisali w istocie w hotelu Adlon. I znaczy, tak, i tam jest odwołanie i do uniwersalnych praw człowieka, tak. Czy ja jednak. Tak. Ja bym jednak trochę bronił tego pierwiastka, który jest jednak. W sposób oczywisty, ale no to. I ostatnia rzecz. Tak, problemem. Tylko dwie rzeczy. Problemem dzisiaj polityki, tej formy polityki zagranicznej jest nadmierne apostolstwo, tak, że my mamy rację, my znamy prawdę, tak, którą. Ja zawsze powtarzam, że to sobie należy na sąd ostateczny zachować i sobie życzyć trochę więcej toleranda w naszej polityce zagranicznej. I ostatnia rzecz, że bardzo ciekawe by było, żeby przeprowadzić badania na temat polityki zagranicznej europejskiej w grupie do 25 lat. Nie, i to w ośrodkach, poza tymi dużymi ośrodkami typu Warszawa, Łódź, Kraków, tak, Poznań. Ponieważ mam takie wrażenie, taką tezę kiedyś postawiłem w wywiadzie dla Krytyki Politycznej, że mamy do czynienia z ogromną falą tradycjonalizmu, nie mówię konserwatyzmu, ale tradycjonalizmu wśród młodzieży, z jednoczesną laicyzacją, o czym pisał ostatnio Łuczewski, z jednoczesną laicyzacją, to znaczy, że mamy do czynienia z prawicą już nie chrześcijańską, tak? Właśnie dlatego też mówię, że oni to nie są konserwatyści, tak? I to wśród tej młodzieży, i to moim zdaniem to będzie największe wyzwanie i dla Polski, i też na przykład dla polskiej prawicy, i to jest moim zdaniem zjawisko, nad którym na przykład Jarosław Kaczyński już nie zapanuje. Dziękuję. Proszę Państwa, ja złamię trochę, tak powiem, na naturalny bieg naszej dyskusji, bo w związku z tym, że Piotr Buras musi wyjść, to dam mu szansę, żeby powiedział parę słów, antycypując niejako zakończenie już dyskusji, ale żebyś powiedział parę. Ale tylko jemu i później powrócimy. Mamy jeszcze wśród dyskutantów Lenę Kolarską-Bobińską, Agnieszkę Migdziak-Miszewską. No, strasznie mi przykro, niestety. Niestety to wszystko się potoczyło trochę. Także ja tylko skorzystam z tej okazji. Bardzo przepraszam tych, których już nie będę miał okazji wysłuchać, ale rzeczywiście muszę wyjść o 13. Ja powiem tylko króciutko, odpowiem na kilka rzeczy, które wydają mi się bardzo ciekawe, bo tu pojawił się ten wątek, że w gruncie rzeczy ten raport nic nowego nie mówi, co jest oczywiście bardzo poważnym zarzutem wobec raportu. Znaczy ja to tak przynajmniej przyjmuję. No, chcieliśmy powiedzieć coś nowego, więc bym chciał bronić tego, że jest coś nowego. Znaczy ja mam wrażenie, że w Państwa wypowiedziach też to, co jest nowe w tym raporcie, też się jakoś przewinęło, więc nie czuję się tak całkowicie jako współautor skrytykowany, ale chciałem powiedzieć tak, znaczy, że odwołując się do tego, co Jacek Kucharczyk mówił na wstępie,
Czy to, znaczy tak, no może rzeczywiście my wszyscy wiemy, że te 80% poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej to jest trochę mit, czy to jest w gruncie rzeczy nie to, co tak na pierwszy rzut oka byśmy sądzili, że to jest takie poparcie dla wszystkiego, co się łączy z Unią Europejską. Ale moim zdaniem to, co staraliśmy się przeanalizować, to powinno być pewnym sygnałem ostrzegawczym dla tych, którzy wyobrażają sobie dla Polski, czy życzą sobie dla Polski takiego bardzo silnego zakorzenienia w tych strukturach europejskich. I wydaje mi się, że ten sygnał, mimo tego, że jak może Państwo uważają, to wszystko jest oczywiste, to jednak ten sygnał jest potrzebny, bo ja mam jednak, czytając komentarze też mojej byłej gazety i Gazety Wyborczej i wielu innych takich publikacji, z, powiedzmy, bardziej no, krytycznych w tej chwili wobec rządu. Ja mam wrażenie, że jest takie przekonanie, że w gruncie rzeczy to społeczeństwo, to jest to bardzo proeuropejskie społeczeństwo i można się do tego tej proeuropejskości społeczeństwa w sposób niemalże naturalny odwoływać, nie myśląc za bardzo o tym, co ta proeuropejskość w gruncie rzeczy oznacza. Znaczy, co właściwie mamy na myśli, jako mówiąc o proeuropejskości. Był tydzień temu w magazynie świątecznym był tekst Jakuba Majmurka, który też właściwie trochę to zakłada, że no mamy taką eurosceptyczną politykę rządu, teraz powinniśmy, partie opozycyjne powinny odwołać się do społeczeństwa i wyjść z jakąś inną koncepcją. Jakby zakładając w sposób naturalny, że wystarczy powiedzieć, że jesteśmy po właściwej stronie i kwestia będzie załatwiona. Moim zdaniem to właśnie zupełnie tak nie jest i ten tekst próbuje to pokazać. I jeszcze nawiązując do tego, ponieważ to też był problem, znaczy krytyka pana marszałka Dorna dotycząca metodologii. Znaczy, i ja myślę, że tu jest pewne może nieporozumienie między nami. Znaczy pan mówił o tym, że na przykład bierzemy natywizm jako pewną zmienną, która jest istotna, ale właściwie nie podważa pan, jak rozumiem, tego, że to jest istotna zmienna. Pan tylko mówi to, że jest oczywista. Znaczy, że my po prostu wiemy, że znaczy my się wcale nie dziwimy niczemu. Znaczy my stwierdzamy tego faktu. Nie ma wielkich emocji. My po prostu stwierdzamy fakt, że w polskim społeczeństwie pewne tendencje myślenia są dosyć silne, ale co więcej, stwierdzamy również, i dlatego ta opozycja, otwartość, zamkniętość wydaje nam się istotna, że ten element jest dzisiaj znacznie ważniejszy niż był w przeszłości. Znaczy wcześniej podział, ta polaryzacja, otwartość, zamkniętość nie była jakimś czynnikiem określającym stan debaty publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do integracji europejskiej, w ogóle współpracy międzynarodowej, ponieważ te sprawy były przedmiotem milczącego konsensusu. Znaczy nam się kierunek na Unię Europejską, mówiąc tak trochę brzydko, był tak oczywisty, że tutaj jakiś polski sposób, w jaki Polska definiuje, czy Polacy definiują swoją tożsamość narodową, jaki mają stosunek do obcych, te wszystkie elementy były całkowicie poboczne. Dzisiaj mamy sytuację, w której one ze względów, które staramy się tam zdefiniować, stają się bardzo ważne. I ostatni tylko, albo może już zostawię to kolegom, ponieważ nie chciałbym też nadużywać Państwa cierpliwości i czasu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Agnieszko, zanim wyjdziesz, czy chciałabyś teraz zabrać głos? Niestety to trochę przybiega. Tylko jedna kwestia, że jakby dotycząca milczącej większości, czyli tych, którzy też do wyborów nie poszli, a obserwuję tę milczącą większość od roku jako mieszkanka wsi, a nie całkiem zwykłej, bo się nazywa Zbrosza Dużej, kiedyś była tak. I po prostu i to, co obserwuję jeśli patrzę na swoje otoczenie, to z jednej strony bardzo istotną rolę Kościoła, który jest jednocześnie bardzo krytykowany, ale który od lat powtarza w kazaniach, że Europa jest symbolem, jest jakby symbolem wszystkiego, co nam grozi i jest symbolem zła. To się nawet w moim kościele, w którym księża nie wygłaszają kazań politycznych, kwestia Europy jako zagrożenia jest bardzo silna. To jest.
też muszę iść. Nie chcę tylko powiedzieć, nie będę mówiła przyjemnych rzeczy już, bo tu już nie ma czasu, rozumiem. Mam tylko taką dużą wątpliwość, że jest to tekst o Europie, o Unii Europejskiej, a tam kompletnie Polska jest wyspą oderwana od tego, co się dzieje w innych krajach. Jakie są podstawy, jakie są nastroje, jak się zmieniało, nic z tego nie ma. Jeśli zaczniemy się tak przyglądać, spojrzymy na eurobarometr i spojrzymy na lata, to się okazuje, że nic, co tu się dzieje, nie jest ani dziwne, ani nadzwyczajne, ani jakieś spektakularne. Po prostu to się dzieje we wszystkich krajach, ten typ dywersyfikacji postaw. I my jesteśmy we wszystkich wskaźnikach, bo przeczytałam ten eurobarometr bardzo dokładnie, jesteśmy dokładnie blisko średniej unijnej. To dlatego, że nam się wydawało kiedyś, że jest niewiarygodnie, to dlatego teraz jakby dziwimy się temu wszystkiemu. To jest po pierwsze. Po drugie, w raporcie nie ma, najważniej jeśli mówimy o postawach wobec Unii Europejskiej w przyszłości, no to trzeba to rzucić też, wydaje mi się, na tło tego, co się będzie działo. To znaczy debaty budżetowej, bo to będzie kluczowe przy kryzysie w Polsce finansów, cała debata budżetowa i to jest zasadnicza sprawa. Dwa, i to i pytanie jest tylko, już nie chcę tu rozwijać, w jakim to pójdzie kierunku i jak to będzie wykorzystywane i przez rząd, i przez społeczeństwo. Dwa, może taki personalna kwestia, ale polityka wewnętrzna PiS-u, dlatego że bardzo wiele osób, i to myśmy w Instytucie Badali w momencie wejścia do Unii Europejskiej, ceniło Unię, ponieważ ceni się bardziej instytucje unijne niż polskie. Nie ma się zaufania do rządu, nie ma się do parlamentu, ale ma się jako takie do Unii Europejskiej. I teraz pytanie, jak szybko będzie tu szła degradacja demokracji, kolejne kroki i jak w związku z tym będzie się społeczeństwo odwoływało do tej Unii. I trzecie też nie bez znaczenia będzie powrót Tuska, dlatego że on będzie symbolem integracji europejskiej i wokół niego może ta tematyka, problematyka i to, że on uczyni się z niego symbol Unii Europejskiej, może to będzie miało też rolę dla integracji opozycji tej europejskiej wokół tych tematów. I mamy ostatniego dyskutanta, pan Tomasz Kamiński, bardzo proszę. Ja chciałem się odnieść do dwóch kwestii, bardzo krótko. Pierwszej to z tego konsensusu. Ja muszę powiedzieć, że jako osoba zaangażowana w kampanię przed referendum akcesyjnym, tam to było wtedy pierwsze doświadczenie polityczne mojego pokolenia i dużo osób było w to z mojego środowiska też emocjonalnie zaangażowanych, odbyć mi dziesiątki spotkań w różnych miejscach, namawiając do tego, żeby w ogóle pójść do referendum. Ja nie pamiętam żadnego konsensusu. Ja nie pamiętam społecznego konsensusu. Pamiętam konsensus wśród elit partyjnych, bo wszystkie partie poza Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną były za wejściem do Unii Europejskiej. Natomiast nie pamiętam konsensusu społecznego. Wydaje mi się, że ten konsensus jest konsensusem wyimaginowanym. Jego tak naprawdę nigdy nie było i wszystkie te postawy, o których Państwo piszecie i ten natywizm i niechęć do obcych i stosunek do zaangażowania kraju na arenie międzynarodowej, te wszystkie postawy społeczne były, tylko że tak jak pan Aleksander Smolar na początku zauważył, polityka zagraniczna i polityka europejska nie liczy się tak naprawdę w sposób istotny w dyskursie publicznym, bardzo słabo funkcjonuje i ludzie się nie mają potrzeby określać wobec tych problemów. I przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej rząd nie grał kartą europejską zbyt często, nie trzeba się było w stosunku do tego określać. Teraz mamy sytuację inną i ludzie się muszą określić, więc się określają. I druga już ostatnia uwaga. Bardzo mi się podoba ta kategoria analityczna, otwartość, zamkniętość. Myślę, że ona się bardzo dobrze, było ją widać w Brexicie i w wyborach w Stanach Zjednoczonych, w wielu miejscach, w zasadzie wszędzie, tak jak pani minister mówiła. Natomiast ona jest bardzo trudno przekładalna na taką dyskusję publiczną, no bo jeżeli ktoś mnie nazwie prawicowcem albo lewicowcem,
to ja się nie obrażę. To są kategorie neutralne. Natomiast otwartość i zamkniętość to są kategorie bardzo mocno wartościujące. Teraz jest wyzwanie, jeżeli mamy nazwać tą nową rzeczywistość, która no jest taka właśnie, tak, że jest ta grupa otwartych i grupa zamkniętych, to musimy też znaleźć odpowiedni język, który nie będzie językiem stygmatyzującym, tak, że ty jesteś tym zamkniętym. To jest bardzo duże wyzwanie. Nie mam tutaj konstruktywnej propozycji, tylko zaznaczam ten problem. Teraz nie wiem, w jakiej kolejności, w odwrotnej. Janek, ty. Kolego, może z jednym wypadku, znaczy przyglądając się polityce praktycznej, zupełnie się nie zgadzam z tym, że polityka się europejska nie zmieniła. Podam panu przykład. Nie, pan nie mówi o polityce, tylko o nastrojach społecznych. Nie, pan mówi o polityce, powołał się na Konrada Szymańskiego. Są bezpośrednie konsekwencje, to znaczy mamy odmowy poszczególnych krajów przyjazdu do Warszawy w celu odbywania rutynowych konsultacji. Podam panu przykład, Szwecja, Holandia i tak dalej. Nie. A ja nie, ja rozumiem, ale to wpływa, dlatego że stanowiska się wykluwa poprzez konsultacje polityczne. Nie ma spotkań Wyszehradu przed kolejnymi radami, ani spotkań ministrów, co było przedtem rutyną absolutnie, z udziałem Barroso przed tym. Rząd oddaje rzeczy, które nawet w moim przekonaniu oddane być nie powinny. Dam przykład. Zostało opracowane stanowisko rządu w sprawach klimatyczno-energetycznych. Pani premier wystąpiła na konferencji prasowej i powiedziała, że nie oddamy polskiego węgla. To znaczy, my podpiszemy Paryż, jeśli nam zagwarantują inwestycje w czysty węgiel. Pojechała do Paryża i wbrew temu, co rząd oficjalnie poprzedniego dnia ustanowił, podpisała bez problemów. Druga rzecz, sprawy budżetowe, o czym mówił profesor Bacz, mają absolutnie kluczowe znaczenie. Mamy do czynienia z dynamiką, z pewnymi zmianami w sposobie finansowania również i funduszy strukturalnych, odchodzenie od grantów na rzecz funduszy celowych i zwrotnych. Rząd to w zeszłym tygodniu zaakceptował bez żadnej debaty publicznej. Dziękuję. Dosłownie tylko, tak, dosłownie dwie uwagi. Jedna dotycząca samego tytułu i sprawy konsensusu. Powiedziałbym w ten sposób, że nam chodziło przede wszystkim o pokazanie, że w tej chwili na poziomie społecznym brak tego konsensusu, a wynika on z przede wszystkim działań rządzących, z ich polityki, która doprowadza do takiej polaryzacji właśnie w sprawach europejskich, jakiej chyba nie było, nawet porównując to, z czym przed chwilą mówił pan Tomasz Kamiński, kwestii referendum akcesyjnego, choć rzecz jasna wtedy była te społeczne postawy wobec Unii Europejskiej, rzecz jasna wtedy się uwidoczniały, ale biorąc w nawias wtedy ten okres 2004 roku, później wydaje mi się nie było już tego typu rozmowy, debaty publicznej na tematy europejskie, która w tej chwili stała się zupełnie kluczowa. Może na tym dziękuję bardzo. No, też błyskawicznie. Po pierwsze, odnosząc się do tego, co mówił Jacek Kucharczyk, we wstępie my piszemy, że mamy do czynienia w przypadku ostatnich wyborów z taką pewną reakcją na te procesy modernizacyjne. Powołujemy się chyba na Michała Bilewicza. Natomiast to jest pytanie teraz tak, milcząca większość. No my staramy się pokazać, że jest pewna większość w określonych kwestiach, w innych jesteśmy głęboko podzieleni. Pokazujemy też moim zdaniem, no nie wiem, czy to się nam udało, ale taka była nasza intencja, zróżnicowanie wewnętrzne, często pewne sprzeczności wewnętrzne i nie twierdzimy, że zastanawiając się nad poparciem dla PiS-u, dlaczego ono nie obejmuje 2/3, prawda, no, dlatego że 2/3 Polaków jest przeciwko na przykład uchodźcom, to moim zdaniem no, raczej my staramy się pokazać, że to nie jest jedyna kwestia, że mamy też no, właśnie tą polaryzację społeczną i tak samo jeśli chodzi o Polskę, a jak pokazana jako wyspa, no ja miałem wrażenie, że w oderwaniu od Europy, że w tym raporcie, jak wpisze się do wyszukiwarki dokumentu PDF-u, proszę to zobaczyć, to jeśli wpisze się najróżniejsze kraje, narody, to wyskoczy ich naprawdę bardzo dużo, ponieważ główną naszym celem było pokazanie Polski na tle
różnych krajów i na innych krajów Unii Europejskiej. I co więcej, we wprowadzeniu jasno dajemy do zrozumienia, że to są pewne zjawiska zachodzące w całej Unii. Natomiast chcemy też odejść od takiego prostego powiedzenia właśnie, że wszędzie jest tak samo, mamy lud kontra elity, wzrost populizmu i nacjonalizmu. Staramy się też pokazać, że w poszczególnych krajach te procesy wyglądają różnie. No tak jak Państwo patrzą na poparcie dla partii politycznych, no to alternatywa dla Niemiec w Niemczech Zachodnich, jeszcze jakbyśmy wyłączyli osoby pochodzące z Rosji, z NRD, ma poparcie rzędu poniżej 10%. No i mamy Francję, gdzie Le Pen by była w stanie w drugiej turze wygrać z Hollandem. Nie będę podsumował. Tak, no dziękujemy za wszystkie uwagi. Nie będę podsumowywał, bo tu były konkluzje, były też przeciwne, to znaczy o tym, że brak jakiejkolwiek odkrywczości, oczywistość wniosków, jak i również tezy dokładnie przeciwne. Można powiedzieć, że tutaj nawet jeżeli występowało od początku te problemy, które tutaj mamy, bo problemy kulturowe są znacznie głębsze niż wahania polityczne, to faktem, że one w pewnych momentach się ujawniają. Ujawniają się być może pod wpływem czynników politycznych. W tym sensie znów nie ma sprzeczności między szukaniem źródeł strukturalnych, a szukaniem bezpośrednio animacji, można powiedzieć manipulacji politycznej jako źródle ewolucji pewnych postaw. Innymi słowy, mamy ze zmienną materią i to jest też źródło mojego takiego pewnej powściągliwości w stosunku do tego typu test, co nie jest do dokumentu, dlatego że to jest Instytut Nassendi, to opisuje rzeczywistość taką, jaką ona jest. Tylko że ona jest bardzo zmienna, między innymi pod wpływem wielu czynników, które są zewnętrznymi czynnikami i wewnętrznymi czynnikami, które mogą wpływać na poziom wzrostu optymizmu, czy też wręcz przeciwnie, wzrostu paniki. Jeżeli chodzi o te zwierzęce reakcje, to można powiedzieć, że współpraca to jest również jeden z możliwych modelów reakcji zwierzęcych. Innymi słowy, mamy z ogromnym skomplikowaniem materii, o czym wiedzieliśmy przychodząc tutaj, ale mi się wydaje, że pokazanie tego na konkretnych faktach i to na wielu poziomach, co moim zdaniem to bogactwo w krótkim stosunkowo tekście jest czymś godnym pochwały u ludzi, którzy się zajmują polityką międzynarodową, a zazwyczaj nie schodzą, że tak powiem, głębiej, no jest czymś ogromnie wartościowym również dla przełamania pewnych mitów, nawet jeżeli te mity są mitami środowisk nam raczej bliższych niż dalszych, prawda? To znaczy lepiej, że tak powiem, przede wszystkim trzeba poznać prawdę. No i mam nadzieję, że to jest krok w tym kierunku. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i mam nadzieję, że współautorzy, mam nadzieję, mam okazję, żeby za parę miesięcy, za pół roku najpóźniej, żeby znów się spotkać i ponownie dyskutować o polityce zagranicznej Polski i wokół tego, co jest wokół polskiej polityki zagranicznej. Dziękuję bardzo.